Proszę Państwa, w Karmeli zaczynamy wcześniej, zacznie ten kabarecik, trudno i darmo, 3 minuty wcześniej, zawsze się spóźniamy. Prosimy o gorąco klaski dla tych, którzy za swoje marne 25 zł siedzą. I dla tych, którzy stoją za swoje jeszcze marniejsze 25 zł. Prosimy o gorąco klaski, no bo... Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze. Żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, ledwo, jak wiatr mały, to nie widać. A jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda, puszczą cumy, zatrzepocą się, zatańczą miasta nasze, domy nasze i polecą stratosfery. Przygarbionych w pustym polu, bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choćby co by przytwierdzała nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie za kołnierze podniesione, rozrzuca gdzieś w przestrzeni. Nam to nic, przeczekamy, aż się skończy, aż ucieknie. To wstaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać. Pytałeś mnie o etymologię słowa kabaret. No więc powiem z dumą, że sam na nią wpadłem, skąd ci to wziąłem. Wiadomo, że kabaret zaczął się, tu wszyscy wiemy, że zaczął się w Paryżu w latach 60. bodaj czy 50. zeszłego wieku. A już od XI wieku w Paryżu były piwnice, nie tylko zresztą w Paryżu. A piwnica to się nazywa kaf, jak wiadomo, po francusku. W latach 30. zeszłego wieku, także w Paryżu, powstały piwnice, gdzie były bary, gdzie pili alkohol. Czyli były piwnice z barem, prawda? Ale wiadomo, że bar w piwnicy to jeszcze nie jest kabaret. A nazwa kabaret to jest K-bar-E. I słuchaj, wiesz, to E jest najważniejsze. E tworzy kabaret właściwie. W zawiera się, czyli V. No to są piosenki, to są tańce, to są rozbieranki, to są żarty, to są dowcipy. No i nam się udało zdobyć piwnicę wpierw, pod baranami. Potem był bar zabawny, jeszcze nie było kabaretu. Jak się pojawiło, jak wystąpiła jedna dziewczyna i zaczęła śpiewać, a druga się rozbierać troszeczkę, bo tamte czasy było to rewolucyjne, to już był kabaret. Zaczęło się wszystko od twojej latarni, od takiej gazetki, pamiętasz, którą tyś drukował dla mnie? Znaczy pisał, nie rysował i... pisał własnoręcznie. No tak, no to ta latarnia, ja sobie tak pisałem, żeby rozdawać. Mnie. No, tobie. Potem zawsze się okazało, że po prostu ja musiałem robić odpisy. Tak. I... to się o dziwo podobały, te bzdury. I... no i tam była nieśmiertelna opowieść o Markizie. Tak, zaczynała się tak. I później widownia, jak już był kabaret, żądali, żeby były dalsze części. Wszyscy wtedy pisali, Wieś Odymny pisał jakieś swoje utwory, Mariusz Chwedczuk pisał swoje, Krzysiek Zrałek, czyli Pankiewicz, ówczesny student, czy on już początkujący scenograf. Tak. Student jeszcze, tak. A teraz słynny scenograf. Wszyscy tam coś pisali, taka była mania pisania. I Basia Nawratowicz, która przyjechała z Warszawy, zaczęła nagle to czytać na głos, z nudów. Okazało się, że ma nadzwyczajny, sceniczny głos. I to przeczytane zrobiło się tak śmieszne. Tak, może to od niej się zaczęło. Tak, to ja pamiętam, świetnie się siedzieliśmy na moim takim ogromnym niebieskim tapczanie, straszną, taką zbitą kupą i nagle Baśka zaczęła czytać. I wszyscy krzyknęli, że to trzeba przeczytać głośno, że to jest takie nadzwyczajne. My wszyscy mieszkaliśmy w akademikach albo gdzieś tam po kątach u ludzi, no tak jak Piotr się tułał gdzieś. Ja w akademiku, Wieś Odymny w akademiku. Większość tych ludzi była spoza Krakowa. Wielkie szczęście, że Jasia miała swój własny pokój. Mamę bardzo tolerancyjną i babcię.
No i one, te panie, pozwalały, żebyśmy tam sobie przychodzili. Myśmy tam, co prawda, hałasowali całe noce i pisaliśmy i śpiewaliśmy. Tutaj było moje okno, mieszkałam na pierwszym piętrze. Od 1945 roku, po Powstaniu Warszawskim, tutaj znalazłyśmy schronienie. Ach, mój Boże. Może mi za chwilę serce pęknie, bo naprawdę nie byłam tu od niepamiętnych lat i widzę, że się wszystko zmieniło. Tutaj było Biuro Związku Literatów. Moja matka tutaj była wiceprezesem. No a tu mieszkałam ja. Tutaj właśnie do mnie przychodził Piotr, Kazio, Wiśniak, wszyscy piwniczni przyjaciele i tutaj właściwie wymyśliliśmy kabaret. Ale ten pierwszy program to był taki trochę przypadkowy chyba, ty to może później tak usegregowałaś, bo wiem, że każdy z nas przynosił jakieś teksty, albo może to, albo to, albo no kompletnie tamto. Od lasa do lasa, bo Rajmund Jarosz znał francuskie piosenki, to tak, a taka była Pusia Pawełek, co jakieś Gałczyńskiego, fragmenty, składanka bez ładu i bez składu i Krzysiek Zrałek, czyli ówczesny Zrałek, gdzieś Pankiewicz, powiedział, że będzie to reżyserował. Więc uwierzyliśmy mu, że się na tym zna. No i on ustawiał, mówi, to ty staniesz tu, ty będziesz tu, to będziesz mówił. Przy nim była Joasia Olczakówna, która miała te teksty, wspólnie razem to uzgadniali. Gdzieś jeszcze z boku był Kazimierz Wiśniak, Kaziu. No i tutaj pierwsza gwiazda aktorska tego naszego powstającego świeżo kabaretu, Barbara Nawratowicz, która właśnie schodziła tutaj po tej drabince, tu jakby z ulicy Świętej. Nie wychodziła z ulicy, ona wchodziła na drabinę, a potem schodziła w pewnym momencie. Po tej drabince, no to jest Markiza tak, jak ukryta w grocie oczekiwała kochanka i ona miała taki monolog bardzo piękny. Pamiętam doskonale, że to było tuż przed Bożym Narodzeniem 56 roku. No i były zaproszenia, ty i Wieś Odymny porobili zaproszenia. Ja dostałem taki tekst, jeden, Kołakowskiego, Litanie. Tak, tak. To jest taki tekst o tym, że opowiem wam, czym jest socjalizm, ale najpierw opowiem wam, czym nie jest. Od społeczeństwa, gdzie pewien człowiek, który nie popełnił przestępstwa, czeka w domu na przyjście policji. Od społeczeństwa, gdzie pewien człowiek jest nieszczęśliwy, ponieważ mówi to, co myśli, a inny jest nieszczęśliwy, ponieważ nie mówi tego, co myśli. Od społeczeństwa, gdzie pewien człowiek żyje lepiej, ponieważ nie myśli w ogóle. Od państwa, z którego nie można wyjechać. Była Kikale Licińska, ona była rzeźbiarką. Robiła pierwszy striptiz w Krakowie tutaj, ale to był taki striptiz, gdzie się nie rozbierała, tylko tak próbowała, deklamując przy tym Spinozę. Co było to bardzo formalnie dziwne, ale bardzo zajmujące. Joasia występowała, ona też była w takim striptizie politycznym. Była cała obwieszona kartkami z napisem zboże, węgiel, ruda żelazna. Czyli po prostu dorobek Polski. No. Tak, ona była Polską, z której wiadomy typ zdejmował tablicę. Basia Nawratowicz ubrana w kożuch w taki drastyczny sposób zdzierała z niej te kartki, no a ta Joasia była taka jakby bezwolna. Również w tym programie mówiłem autentyczny tekst, jak zresztą większość tekstu była tutaj autentyczna, to był tekst Szepiłowa, który jeszcze był ministrem kultury. Sztuki Związku Natomiast on powiedział coś takiego, pamiętam, ten tekst się zaczynał: ożywczy wicher październikowy rozpędził i rozwiał mgły dekadentyzma, estetyzma i oderwanego od życia formalizma. My byli w Paryżu na setkach płócien, no i tam teraz to była krytyczna ocena impresjonistów i całej sztuki nowoczesnej. Kaziu, pamiętasz, myśmy śpiewali po tym twoim przemówieniu właśnie Szepiłowa, śpiewaliśmy piosenkę Puti dalioki da ci pereri, puti dalioki da moi. Путь далекий до сладкой Мэри и до матери родной. Прощай, Пикадилли, прощай, Лестер-сквер,
Путь далек, далек, далек до Типперери. Путь далек к матери родной. На końcu jakoś z niejasnych przyczyn Krzysiek Zrałek zaczął walić w publiczność krzesłami, co miało być takim happeningiem, ale ta elegancka publiczność krakowska nie była tym rozbawiona. Nie była rozbawiona, ale to przyjęli, no jednak przyjęli, później przyszli. No, tak. No Piotr twierdził, że to jest wszystko niegotowe, do niczego, bez sensu i w ogóle nie brał w tym udziału. Krzyczał, że to jest skandal i mówiliśmy do siebie pani, pani przez całe życie zresztą i Piotr krzyczał, ja panią usunę z piwnicy, pani nie ma prawa, bo nie wiadomo skąd się pani wzięła, bo to nie był klub młodzieży artystycznej, a ja byłam młodzież prawnicza, więc strasznie się powoływał na różne paragrafy, że mnie przepędzi, no ale jakoś... No tak, Piotr chciał zrobić klub młodzieży artystycznej, ale ci wszyscy dobrzy artyści, tacy ci poważni muzycy, wtedy jeszcze co prawda studenci, oni nie mieli tutaj warunków, żeby robić koncerty. Pamiętasz, jak tak, to no było, nie, że nie można było wstawić fortepianu, bo były za ciasne te przejścia, tak, schody. Tak. To szczyło się z góry, z Domu Kultury, jak były jakieś takie już bardzo ważne uroczystości na otwarcie piwnicy, to na przykład znieśli z góry pianino. Bo pianino potem, się tak, dało, tak. Tak. A fortepian to w ogóle nie mam zielonego pojęcia, kiedy pierwsza orkiestra, czy też akompaniament, nie wiem jak to nazwać, to był Krzyś z gitarą, i ja przynosiłam Raimund z domu jeszcze grał na harmonice i Rysio Fischbach chyba też na gitarze. No, tak, a perkusję zastępowała taka moja srebrna taca, którą przynosiłam z domu. Cud boski, że jej nikt nie ukradł, bo ona bardzo była drogocenna. Ale ja ją przynosiłam wieczorem na kabarety i waliło się w tą tacę. Tak, i ona służyła jako gong. Jako gong, tak. Nie wiem, jak moja matka się na to zgadzała wszystko, ale tolerowała to z pewnym rozbawieniem. To właściwie nikt tego kabaretu nie traktował poważnie. Bo poważny to był ten bar i ten gwar, który się koło tego baru roił. Tym barem zawiadowała taka 17-letnia dziewczyna, która dzisiaj pisze książki i jest taką bardzo znaną polską dziennikarką, Dorota Terakowska. I jako pierwsza w Krakowie nosiła czerwone pończochy. Po pierwsze, ja miałam 16 lat. Rzeczywiście byłam wtedy wyrzucona z trzech szkół krakowskich. I Piotr powiedział, że ja i Marysia Pawełek, taka piękna dziewczyna z Akademii Sztuk Plastycznych, będziemy pierwszymi barmankami. Myśmy mieli maszynkę, na której gotowałyśmy kawę, herbatę i z Wieśkiem Dymnym jeździliśmy do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów na Sławkowską po wino, które braliśmy w Komis. To było wino, biały taki jabłek z herbatą, no i czasem dolewana była do tego wódka. I tu w takim pyle w miale tańczyło się. Był zespół i czy były tańce, to zależało od dobrego humoru stróża, pana Sztyca. Bo wpuścił albo nie wpuścił. Dolatywał do kogoś, do kogo dołapał i mówił, ale gorba, panie Piotrze, ale gorba. Myśmy byli przestraszeni, co, panie Sztyc, co się dzieje, ale gorba, bo się poci torba. I uciekał z powrotem gdzieś tam do tych swoich kotłów. Potemśmy zrobili następne przedstawienie, już trochę lepsze. Potem pan Kibicz wyjechał do Warszawy, więc konferansjerkę przejął Mariusz Chwetczuk. I tego wieczoru słynnego, kiedy nie przyszedł Chwetczuk, ludzie siedzieli. No i co, i się rozejść, nie rozejść. Ktoś mówił, że ja wyszła, ja byłam strasznie wstydliwa, powiedziałam, za żadne skarby świata. Tyś też nie chciał, Dymny też nie. I moja matka. A no to Piotr. Wyszedł Piotr i po prostu sala oszalała. Nie chcieli go wypuścić ze sceny. No i właściwie od tej pory stał się takim, no, po prostu przewodnikiem, co tu ukrywać. Jest Morwicera, jest, tu jest Morwicera, proszę pani. Witamy na wyciocie, proszę pani, czyją ciocie? Kiedyś dostał, nie wiem od kogo, dzwonek w prezencie, stary dzwoneczek. I on kiedyś tak widocznie wymacał ten dzwonek, że miał go w kieszeni i zaczął tym dzwonkiem dzwonić. I ten dzwonek do końca życia Piotra zawsze istniał. Ale od razu na samym początku? Nie, troszkę tak troszkę później. Bo przedtem jak on miał jakiś taki... Swój znak rozpoznawczy? Nie. Tak się chciał zachować w miarę konwencjonalnie, tak jak każdy konferansjer. Tylko, że chichotał i był zmieszany, i stremowany, i się wykręcał. No jak to Piotr. Tak. I to było zabawne właśnie. I zapominał, mylił sobie, kto to ma teraz wystąpić.
Tak, najgorsze było przy tych powitaniach, bo to chyba od początku była ta forma powitań, tak. I to mu się wszystko myliło. Kogo tam znał osobiście, to znał, ale jak się go prosiło, powiedz, to jest mój, nie wiem, asystent na roku, wymień jego imię i nazwisko. Wszystko pomylił, i imię, i nazwisko, i zawód, i wiek. I żona temu przypisał kochankę, a kawalerowi żonę. No. Poza tym, że też nie witam się magistra. Proszę Państwa, poza tym jest podobno doktor Sowa z doktorową Sową. Nie. Ja to nie mówię. Ja to powiedzieć. Serdecznie witamy pana doktora Sowę i pana jego żonę. Tu, gdzie jest ta dziura, był kominek. I to był taki kominek, który był trochę śmietnikiem, trochę kominkiem, ale coś się tam tliło, trochę było smrodu takiego. W piwnicy paliło się parę świeczek, bo tu nie było żadnych reflektorów, niczego takiego nie było. Brudno było. Co tu ukrywać? Było to tak brudno. Ja pamiętam, że jak wracałam do domu, to po prostu się nie mogłam domyć, bo tu była wszędzie sadza z tego kominka. To wszystko było niedoszorowane. Także jak ta elegancka publiczność, wspaniałe damy, piękna Ruta Buczyńska i inne piękności miejscowe, w ogóle wytrzymywały, to niewiarygodne. Wychodzi Morosani z tej piwnicy, a jeszcze też tu było tyle świeczek, potrafili przyklejać świeczki do ściany, także one tak przy ścianie się paliły, jak takie kinkiety, ale też ta stearyna kapała na ludzi. Pamiętam, że na te świece się od mojej matki wyżebrywało pieniądze, bo to jednak był wydatek w tamtych czasach. I te świece rzeczywiście stwarzały taką atmosferę, w której wszystko musiało się udać. No. Świece i zimne ognie, pamiętaj. Zimne ognie. Zimne ognie to tu były spalane, tak. Ojej. Tak. To miał się zebrała cała góra tych zimnych ogni. Ale to był Piotra Instynkt, że rzeczywiście światło tworzy jakąś taką atmosferę tajemnicy i tak. Kadziu, popatrz, przypomnij sobie, jak wyglądało to. Przecież myśmy początkowo nawet nie umieli na pamięć, ośmy czytali, prawda? No potem, szereg tekstów, tak. Tak, tak. Ze świeczkami w rękach. Tu była świeczka i w momencie, jak się kończyło tekst, to się dmuchało i to było zakończenie tekstu. I ktoś znowu zapalał, zaczynał i mówił. Po 1956 roku był striptiz rowerowy. Basia Nawratowicz rozbierała rower z wielką jakby czułością, te śrubki odkręcając i odejmując różne fragmenty tego roweru. To się bardzo podobało. Skąd się brały te teksty? Bo to właściwie nie wiadomo komu przypisać. No pierwsze teksty to były pisane przez Jasię Olczakówną, przez Kazia Jasia Agarycka przynosiła. No, mieliśmy tutaj paru filologów, którzy grzebali I wyszukiwali ze starych gazety, stare podręczniki, stare jakieś książki. I to było podbudowane i cały czas w jakiś sposób zderzane z aktualną sytuacją. Kasia Szkiewiczowa przyniosła z jakąś taką gazetkę Nowej Huty o jednym cieśli, co został przodownikiem pracy, bo wbił gwóźdź właśnie jakąś metodą przyspieszoną w deskę i to recytował Krzysio Litwin. To budziło huragany śmiechu. Tak, bo myśmy widzieli, że w gazetach, które były jakby traktowane poważnie przez redaktorów, były okropnie śmieszne teksty o tym socjalizmie i myśmy to troszkę z tego się naśmiewali. Każdy wieczór piwniczny to była kreacja sama w sobie, bo tak, nie wiadomo było, kto przyjdzie, kogo będzie brakowało, kogo trzeba będzie zastąpić i teraz jak go zastąpi, no chodziło o to, żeby go zastąpić lepiej, albo będzie generalna klapa, co też warto widzieć. No chronicznie nie przychodzili, tak, nie, bo to nie wszyscy mieli swoje sprawy, nikt tego nie traktował poważnie. Ale publiczność siedziała i cierpliwie czekała, aż ktoś dojdzie. Piotr mówił, że jeszcze nie przyszedł, ale czekajmy, przyjdzie na pewno. Tak, i tak się potrafił wygłupieć. Rzeczywiście on, który był w zasadzie człowiekiem nieśmiałym i w towarzystwie na przykład bardzo, bardzo w gronie paru osób rozwijał skrzydła, ale pamiętam, że na jakichś większych bankietach to on właściwie proszono go opowiedz coś wesołego, rozśmiesz wszystkich, to milczał jak grób. Natomiast tu w kabarecie rzeczywiście potrafił w nadzwyczajny zupełnie sposób improwizować, obracać każdą sytuację w żart. Przecież pamiętasz, kiedy jak nagle zaśpiewał Wojtek Plewicki, który był tutaj takim naszym przyjacielem, fotografem, obfotografował wszystkie pierwsze programy ze swoją żoną Janną Plewińską. Nagle wstali tutaj z tego miejsca i zaśpiewali
Spodobały mi się u Marysicy się, będę Boga prosił, co by ich miętosił. I siedli, nagle wstawka taka i nic. Jeszcze cudowne stwarzało pole do takich jakichś zabaw, to okienko tutaj w górze, które przecież było otwarte. Jak sala była nabita tak, że po prostu nie można było szpilki tam już wsadzić i od tamtej strony nie było możliwe, żeby wejść, to przez to okienko damy, zwłaszcza jak wchodziły damy, to budziło niezdrową sensację, bo to bardzo stroma taka drabinka i te damy. Tak, i one musiały, ładnie ubrane, musiały się położyć na brudnym chodniku na zewnątrz, zawsze to przy pomocy jakiegoś pana i nogami wchodziły. Tak, a ponieważ to się szalone takie halki pieniste, więc się najpierw pokazywały te nóżki, potem halki, potem desu i to wszyscy. A kto to po tych nóżkach próbowano rozpoznać, krzyki, no więc to było nadzwyczajne. Cały czas była kwestia baru, to jeszcze były całe te przepisy administracyjne, do kogo ta piwnica należy, kto ma prawo prowadzić bar, kto nie ma. Piotr ściągnął Zosię Komedową jako barmankę, bo ona uchodziła za bardzo dobrą organizatorkę, co nie wiem, czy jest prawdą, ale czy było prawdą, ale na pewno jej niewątpliwa zasługa jest to, że ona ściągnęła za sobą całą ogromną, wspaniały zespół jazzowy. Krzysia Komedę. Królewicz grał, Czaskowski grał. Kto tam jeszcze grał? Królewicz, Czaskowski. Merlina Białe śpiewała. Kto jeszcze była? Zosia Komedowa była tą organizacyjną. Przepraszam bardzo. Ptaszyn Wróblewski. Tak, no na największe sławy jazzowe tamtych lat i oni tutaj przygrywali, ponieważ oni nie mieli pieniędzy. Byryczek jeszcze. Byryczek, tak. A jeszcze był ten Drążek. I tutaj się taka instytucja czwartkowych bali przyjęła przez rok bodajże. W każdy czwartek oni przygrywali do tańca. No, największe nazwiska jazzowe Polski w tamtym czasie. I właściwie jest to coś niewiarygodnego. Ludzie tu przychodzili potańcować. Pamiętam Joannę Plewińską, sama tu biegałam. No ale to był taki modern jazz, bardzo wyrafinowany, bardzo taki chłodny. A ludzie po prostu przyzwyczajeni do kujawiaków i oberków chcieli tańczyć. I pamiętam, że Janina Garycka, pierwsza dama kabaretu, to strasznie chciała żywiej, prędzej, tempo. A oni nieruchomi, tacy przejęci tą swoją grą, zatokowani w tych swoich improwizacjach, nie dawali się w ogóle namówić. Ta piwnica stała się popularna nie tylko w Polsce, ale i zaraz wiadomości o niej wyszły za granicę. I kto przyjechał tutaj, gdzieś z krajów zachodnich, to chciał przyjść i zobaczyć, co to w tym kraju socjalistycznym się dzieje. Jak Jean-Louis Barrault przyjechał tutaj ze swoją trupą, z Madeleine Renaud. Z Madeleine Renaud, tak. Co oni tu wystawiali? Moliera bodajże. No i oni przyszli na kabaret, a Krzysio Litwin swoją genialną pantomimę tutaj odgrywał, krawiec. Było to zupełnie nadzwyczajne, trwało to długo i Barrault patrzył na to jak zafascynowany. I wszyscy zaczęli krzyczeć: Barrault, Barrault jest na sali, oklaski, niech pan wyjdzie i niech pan coś pokaże. I Barrault wyszedł i też pokazał jakąś taką swoją pantomimkę, już nie wiem kogo, ślepca, nieślepca czy coś. Ja nie byłam na tym programie, ale wszyscy, którzy to oglądali, twierdzili, że Litwin był bez porównania lepszy. Co zresztą sam Barrault przyznał. I potem właśnie grali ci nasi wspaniali jazzmeni po kabarecie, były tutaj tańce. Wszyscy tańczyli jakieś takie, nie wiem co, rock and roll, nie wiem co, próbowali tańczyć do tego cool jazzu. Ponieważ jednak Barrault poczuł tą swoją porażkę, to powiedział: a teraz poproście swoich muzyków, żeby zagrali walca, to ja wam teraz pokażę tak moją pantomimę pod tytułem Walc. No i poszli prosić te Komedy i Kurylewicza, żeby zagrali. Oni powiedzieli, że oni nie skąd, ani nie umieją, ani nie chcą, ani nie widzą żadnego powodu. Żebrali, błagali wszyscy, żeby się zgodzili. Nie było mowy, powiedzieli Barrault niestety. On powiedział: jak to dla mnie nie zagrają walca? Nie, nie dla pana także nie zagrają walca. A, powiedział, chyba mu to zaimponowało. Ale to też zdumiewające, że ten Kraków traktował ich jak taką najemną jakąś kapelę grajków spod dworca. To były naprawdę największe nazwiska polskiego jazzu. Gdyby oni w tamtym czasie grali w Nowym Jorku, to po prostu świat by oszalał na ich temat. A tu się ich tak poklepywało po ramieniu i potem w końcu jak odeszli, to Piotr powiedział: ach, chwała Bogu, oni tu się nie pasowali, nie nadawali się. A wiecie, co wam powiem? No to wam powiem. Bo ja to tak, wiecie, no tego Picassa, wiecie, rozumiem. Tego Piniona, no poważą Piniona, no. Wiecie, ale tego Kantora to wsadził do wora. Nie. Wiesz, kumie, co by ta godota, no. Wiecie, kumie, a propos godota, wiecie. Ta. Czekając na Begeta, to jest fajna sztuka, nie? Czysty egzystencjalizm. No, a będziecie to tak, kumie, gdzie w świetlicy wystawiać?
We świetlicy u nas we wsi to nie chyba, bo się u nas we wsi porobiły, wiecie, trzy partie. Ła, króca, no. Przewodniczący, wiecie, Gromadzkiej Rady Narodowej, to by chciał wystawić tego Giro du, lebo tego, wiecie, Uja. Tak, tego Anuja. Nie. Zak sekretarz organizacji partyjnej mówi, ni, nam trzeba sztuki narodowej, wiecie, i kazuje dziady wystawiać, wiecie. Nie. Zaś... Rozmówki chłopskie to był wynalazek Bursy. Pierwsze to robiliśmy Litwin i ja, potem robił Kwinta ze mną, potem robił Litwin z Dymnym. Dymny już potem pisał inne rozmówki. Najgorzej, wiecie, to jest tym ze księdzem, bo on zebrał wszystkie dziełchy ze wsi do kupy i padają tak, no. Dziełchy trzeba Magdalenę Samozwaniec, wiecie, przerobić i wystawić ją do wiatru, pada, wiecie. No. A u nas w Kumie to jeszcze gorzej, no. Przyjechali ci plastycy z Krakowa dekorować świetlice i wiecie, co zrobili? Nie wiem, czysty kapis. A to do przewodniczący zobaczył, jak sklon pyta tak. Takie to se możecie gdzieś na indywidualnym wystawić, no, a nie na spółdzielczym, a mnie kumie, to by się tam widziała taka jakoś, wiecie, no taka jakoś, no... Jakoś, no, muzycznie jakoś... A wiecie, kumie, takie... a cytoliście wy białej katedry Corbusiera? A ćwiotkiem zdążył. Wiecie, no. Gdybyście całe pół zdążyli, wiecie, tak? To, wiecie, stawialiście gumno, nie? Mm-hmm. No to byście, gdybyście cytali, to byście te gumno postawili, wiecie, takie fikuśne, funkcjonalne, a u was te gówno skrzywione. Kumie, wam się myli łobiekt i subiekt. Jedna z córek miała taką puentę, że kiedy, prawda, jeden mówił, że kocha do dekafonistów i tego, to mówi, tam mówi, tak umie, mówicie tak, a przejść koło waszej chałupy, to ino cięgiem Bach i Bach. Tata mówi, no tak, ale to u mnie jest taka staro babka i ona słucha tego Bacha. Wtedy przewagą byli tak zwani tekściarze. Muzyka była takim drobnym dodatkiem, właśnie zaczynało się od gitary, zaczynało się od śpiewów a cappella, zaczynało się od żartów gdzieś tam muzycznych. Pierwsze piosenki to też pisał przecież i Gintner, czy Ksawery z gasu, na przykład, to przecież jest jego muzyka. Ksawery z gasu i zgasł mu świat. Została kuchnia, dwa pokoje. Zapalam gaz, ostatni raz, całuję zimne usta twoje. Pokoje dwa i kuchnia cicha, balkonu pół, Ksawery białe. Wczoraj jeszcze ręce mu przy mnie drżały, a dziś już nawet nie oddycha. Kandelabry, akselbanty i rapier, to zostało mi ze szczęścia dni. Nawet kot, co stopy mi drapie, i to ciało, którym byłeś ty. Następny etap to było przyjście Zygmunta Koniecznego, który przyniósł ze sobą muzykę i te wspaniałe kompozycje. Tak, to wtedy słowy, już tak. Się zaczął jakby drugi etap. Tak, i to wtedy wszystko skoczyło do góry. Bo byłem na pierwszym roku szkoły muzycznej, więc jakby wniosłem element, no para profesjonalizmu, się tak wyrażę. Przede mną był Krzysio Litwin, który no, był plastykiem, a nie miał nic wspólnego z muzyką, poza tym, że grał na gitarze i trochę komponował. I też Jaśpiu Gintner, który napisał jedną piosenkę, Ksawery z gaz, bardzo ładną. No i Krzysiek Litwin i ja właśnie poniekąd ich jakby tak, no, w sposób koleżeński wyprosiłem z zawodu kompozytora i stałem się tutaj jedynym kompozytorem i to było jedyny, byłem przez jakieś chyba, no, 59, to jakieś 5 lat chyba byłem jedynym kompozytorem, mało jedynym akompaniatorem. On był ojcem piosenki literackiej, tej piosenki właśnie, no, kiedy właśnie śpiewało się, przez wtedy jeszcze modne były tak zwane piosenki masowe, ludowe, a on nagle tu w piwnicy powstało coś takiego,
czego jeszcze nikt wtedy nie robi. Zygmunt ma właśnie tę taką właściwość dosyć rzadką u ludzi, że on wyczuwa, co jest właściwe, co jest dobre, ten drobny niuans, nie tylko to muzyce, ale w ogóle. Czy mają zakusy inni teraz na te piosenki. I dziwo, że one oparły się czasowi. Tyle już lat, tyle nut, tyle różnych szlagierów, a jednak te nasze piosenki i jego są zawsze jakieś świeże. No to niekiedy my je śpiewamy. Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, przestań, nie trzeba, wróć do pokoju, zamknij drzwi, z konającego spływa nieba słońce, ogromna kropla krwi. Tu była kotara i była garderoba męska i damska. Teraz się w ogóle nie chcę wiedzieć, jak ja tu wchodzę, to się dziwię, bo tu był, tu stała jakaś szafa. Tu były małe schodki. Nie ma schodków, nie mogę wejść. Tu były na małe schodki, tu była garderoba, gdzie oczywiście nie było tyle w piwnicy, tyle ludzi na początku, no było 10 osób, ale tu myśmy się wszyscy kłębili. I tutaj się odbywały wszystkie przebiórki, a rzecz polegała na tym, że było zawsze w piwnicy bogactwo kostiumu. Tam leżała sterta starych kostiumów z teatru, które leżały rzucone w kącie. Jedna Krysia Zachwatowicz, która była taka pedantyczna czyścioszka i przynosiła sobie za każdym razem swoje czyste, uprane. Myśmy się rzucali po rozpoczęciu programu i każdy wyszartywał tam za każdym razem, co się udało, co lepsze, co śmieszniejsze, co oryginalniejsze kostiumy stamtąd. Proszę wsiadać, drzwi zapykać. Ach, Ludwiko, jutro rano wsiadasz z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Tychawica, o 10:30 tak jak my. Potem pociąg staje w Mrugach, potem do Jedlakowicy, potem Galiak Cygankowy, Luba mam. O 12:04 stacja Pytki, Jan Izgier, potem Kudły, potem Hopsy, wreszcie ja. Ach, Ludwiko, miłością polędziką, oczarował mnie tu dzięki uroda, że nie w rękach i mam swych jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, w cienie wszystkich ludzkich nut, Ludwiko, tyś mój cud. Dagat, stacja Warszawa, dla wygody podróżnych zostały zainstalowane na dworcu specjalne pojemniki za bilety. Tyk, państwa, obrzucanie biletów do tych pojemników. Zanim ja przyszedłem do piwnicy, to tu właśnie szalał jazz. Jak ja przyszedłem, to już tego nie było, ale był jakby kontynuacja tych zespołu komedy, czyli Przemek Diakowski z swoimi kolegami jazzmenami. Wszędzie oni grali przed kabaretem, po kabarecie, także wszędzie tu gdzieś byli. No i ponieważ byli gdzieś, musieli być w tej niszy również. Z perkusją, tu gdzieś perkusja gdzieś wisiała w powietrzu, bo nie było miejsca. Kiedyś Szaszkiewiczowa, która chciała zejść tam do niszy, nie miała gdzie jak wejść i wpadła nogą do saksofonu. Potem Przemek musiał wyciągać ten saksofon. To, co się tam działo za kulisami, to jest jak gdyby drugi zupełnie spektakl. Przecież my, te kilkanaście osób tu zbite w tej ciasnej wnęce, tu zasłonięci troszkę, no ale przecież to nie wygłuszało nawet tego, co się tam działo. Każdy sobie to siedział i z nudów może jakby z inspiracji samym tekstem, który nasz kolega czy koleżanka mówiła na scenie, dopowiadali, kombinowali i tak stopniowo robił się program. Taki właśnie improwizacyjny i zawsze premiera była dość surowa i taka w miarę może uboga, ale potem za jakieś parę miesięcy ten program w ogóle stawał się prawie że innym kabaretem. Ach, Ludwiko, jutro rano siadę, zatem do pociągu pośpiesznego o 10:00. O 10:19 widzę stację Michalika, o 11:00. Potem pytałem próba, potem prawie ma komisy, powiadałem się na nowy mas. O 12:00, o 11:00. Ludwiko, z miłością błonę dziką, oczarowałem dzięki uroda, gdzie mam swej szkoda. A jedyna, ale nie dziewczyna, wiele nie przez tych ludzkich, którzy dziwną tych mój to cud. Daga. W ogóle programy powstawały z niczego. Ze strzępów jakichś znalezionych starych reklam, z jakichś tekstów maniakalnych,
z jakichś starożytnych ksiąg w rodzaju księdza Knajpa. Ja pamiętam, że kiedyś dla mojego siostrzeńca, który wtedy był bardzo malutki, kupiłam misia. I w misiu była ta kaczuszka. Otworzyłam tego misia, był Tadzio Kwinta. I zaczęłam czytać, co się robi z kaczuszką, żeby ona była z tej wycinanka. I oni wszyscy zaczęli tak strasznie śmiać. Nóżki kaczuszki naklejamy na biały karton i delikatnie wyginamy. Miejsce oznaczone linią podwójną. Delikatnie nacinamy. Teraz ogonek. Kaczuszki przesuwamy przez tylny, dolny otwór w grzbiecie i wyginamy. A potem Janina jeszcze dopisała, że można w oczka włożyć dwa węgielki. Myśmy wszyscy żyli na kompletnie wariackich papierach. Jakśmy wymyślili ten kabaret i że on będzie występował i te teksty, które na ogół były wszystkie drukowane, albo no tak nawet ten Kołakowski był przez cenzurę odrzucony, ale w ogóle nikomu nie przyszło do głowy w najśmielszych marzeniach, że w ogóle nas obowiązuje jakakolwiek cenzura. W związku z tym ten pierwszy występ się odbył w ogóle bez cenzury, no i tak szło jak szło. I bodajże zaraz po tym zostaliśmy z Piotrem wezwani do Komitetu Wojewódzkiego, czy do jakiego, że to jest nielegalna działalność i co my sobie wyobrażamy, jak my to, co to w ogóle jest. No coś myśmy tam nachachmęcili, nagadali, oni powiedzieli, proszę bardzo, ale jeżeli chcecie mieć następny występ, to wszystkie teksty muszą być przepisane porządnie i złożone w cenzurze. Ja pamiętam, że na czworakach tą całą piwnicę przed tym 1 stycznia przebrodziłam, żeby te zatłuszczone takie teksty znaleźć, bo oczywiście nie miałam zielonego pojęcia, co tam było, jak tam było i to wszystko przepisałam, tłukąc w tą maszynę, zaniosłam im do tej cenzury. Oni powiedzieli, że połowa w ogóle jest wykluczona. No to do Piotra z płaczem, co? A on mówi, nic, no będziemy oczywiście, że będziemy to wszystko robić, co nas to obchodzi. Zamkną, to zamkną. No i właśnie to była formuła i to była metoda. Nosiliśmy te teksty do cenzury, cenzura połowy skreślała. Grało się te wszystkie skreślone teksty. Na 8 rano sadystycznie nas zawsze wzywali do tych wszystkich cenzur Komitetu Wojewódzkich. W związku z tym Piotr nie spał całą noc, bo by nigdy nie wstał o 8. Wlekliśmy się tam, dostawaliśmy reprymendę. Potem mówili, że zamknął. I ciągle co zamknęli, to otwarli, co zamknęli, to otwarli. Ale w końcu zamknęli definitywnie, na klucz, na 3 lata. Pamiętam, że to taka była rozpacz Janiny Garyckiej, bo w międzyczasie już się nazbierało masę cudownych... Ludzie tu przynosili z domu rekwizyty, a to kanapki, a to jakieś kredensy, a było pełno wspaniałych jakichś kamizelek, peruk, wszystkiego. Przyszli ci z tego domu kultury i przez to okienko zsypali na to wszystko węgiel. To właściwie wydaje mi się do dzisiaj tak strasznym barbarzyństwem. To był 61 rok, kiedy piwnicę stąd eksmitowano. No i byliśmy tam w Związku Literatów Polskich na Krupniczej. Na Krupniczej była taka duża sala stołówkowo-imprezowa i tam literaci przygarnęli piwnicę i tam właśnie zadebiutowała Ewa Demarczyk. Pikają krok anglezy, siny brzyk i lambre, chwilę siodeł i gorejące brydy, bryki czysto laurkowe, a w każdej bryce i za mi Madonna i Madonna. I dnie odmienne i pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka. Ona na Krupniczej w każdym razie zaśpiewała Karuzelę z Madonnami na pewno i ze swojego starego repertuaru zaśpiewała Rebekę i Czerwonym Blaskiem Otoczona, cudowną knajpianą piosenkę, której potem już nigdy nie śpiewała, a szkoda, bo to było nadzwyczajne. No i jak się rozległ ten jej głos, no to po prostu wszyscy oszaleli, bo to rzeczywiście dźwignęło ten kabaret od razu na jakieś poziomy niewiarygodne. Czwarty wesoły, piąty jak trumna, a kobieta każda, w tym wypadku zaś moja żona, skłonna jest do częstego niezadowolenia. Mężczyzna, w tym wypadku ja, jest jej bardzo pomocny,
ponieważ studiuje ona geografię zaocznie i w łóżku przeważnie zasypia, mimo że opowiadam jej przebieg dnia spędzony w delegacji. Biurko żem dostał cuchnące od wewnątrz, ponieważ gospodyni, znaczy wdowa pracująca, urządziła sobie w nim formalnie spiżarnię, ponieważ jej syn, żonaty, wszystko jej wyjadał i trzymała w nim dżemy, sery i piklingi. Było to na jesieni warszawskiej, Szczecinurt. Pieśń Fryderyka Chopina, Nie ma czego trzeba. Opus 74, numer 13, mieszkania 11. Potem literaci piwnicę wyrzucili też, bo nie z powodów politycznych, tylko z powodu bałaganu. Przychodziły tam dzikie tłumy ludzi, deptali po ich wykładzinie, którą oni bardzo szanowali, bo to była zupełnie nowa, piękna wykładzina. Nikt jeszcze wtedy w Polsce nie miał wykładziny poza nimi. A cóż to za zgraja na dostojnych ulicach Krakowa? Na każdych szanujących się targach jest dział reklamacji. Oto i nasza reklamacja w imieniu sympatycznego zespołu krakowskiej piwnicy. Spójrzcie, jak pokorne prośby zanosi do krakowsko-ludowej władzy. Była taka kronika filmowa, nie pamiętam już, w którym to roku była, ale musiało to być początki lat 60. Gdzie Zygmunt Konieczny z akordeonem, Piotr, wszyscy w kożuchach, no i komentarz. Kierownik zespołu Piotr Skrzynecki zbiera datki i petycje na fundusz lokalowy. Czwarta pomala, tanno, chinowa, to ja jedna, korona, 22 kalerzy. Ona tytułem prawdziwy krem, ogórkowy prawdziwy nas, ogórkowy prawdziwy mędło, ogórkowy nie ma, to kawie, to... Granego pustego nie ma żadnego, czy to spodnia, czy spódnicy, to pani dziś bez żadnego... koszulki, nie drży jak spłoszony ptak, no. Pachniesz tak jak kwiat prymulki, kiedy ci koszulki brak, olego. Ta piwnica musiała zafascynować, wiesz, bo to było wariactwo kompletne. No, wiesz, także ludzie, nawet jak nigdy nie byli piwnicy, nawet nic nie wiedzieli, to wiedzieli, że istnieje takie magiczne miejsce, wiesz, no faktycznie magiczne. Kto tak się umie bawić na mrozie, czyż nie zasługuje na własny, średnio ogrzany lokal? Ulitujcie się, rajcy miejscy, nad swoimi żakami. Ewa Demarczyk, też eksport. Wkrótce rozpoczyna występy w paryskiej Olimpii. Stoczy lśnięciary, dźwięczą sanek janczary. Miasto powił już sen, a przez ulicy ciesi, zdobnej w śniegowe szaty, jedzie panicz bogaty, nucąc wesołą pieśń. A wtem do sani podbiegła dziewczyna, niosąc łzy. Do jej łachmanów brzega przymarzły śnieżne kry. Przygarnęli nas Żydzi, to znaczy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów na Sławkowskiej 30. Tu mieli klub. I tu pozwolili nam w soboty, a czasem w soboty i w niedzielę występować. Staramy się nawiązać do postępowej kuchni żydowskiej, ale chyba najlepszą reklamą tego lokalu jestem ja. Dzisiaj szczególnie polecam Mace Braje Ferfelki. I była najpierw sala restauracyjna, tu w tym miejscu mniej więcej, też z tym świetlikiem. I dalej, tu gdzie te kolumny, przechodziło się do sali widowiskowej tak zwanej. I pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy spotkaliśmy się, żeby tak porozmawiać, jakie są teksty, tam coś Piotr rozdawał, coś ten. Ja dostałem taki tekst właśnie, już nie wiem, chyba Piotr czy Garycka przyniosła ten seans u pani Fej. To był zapis autentycznego seansu spirytystycznego i zobaczyłem, że w kącie, to był klub nieużywany przez jakiś czas, wśród sterty krzeseł leżał taki stojak. To prawdopodobnie był rodzaj wieszaka, na którym się drewniana rama taka na nóżkach. Duże noże, 2 metry szerokości. I obok gdzieś leżała szmata czarna. I jak seans, to mnie się skojarzyło, że to czerń, że to coś takiego dziwnego. W czasie posiedzenia
pani Fej? Coś się nagle wyrwało jednej pani. Że jest gość ze światów, zwący się... Duszek, kontroluszek. Kontrolujący. Na końcu już wsuwałem nie tylko głowę samą, ale jeszcze gdzieś tam ręce zrobiłem sobie dodatkowe wycięcie na drugą rękę i zacząłem podciągać szmatę od dołu. I podciągnąłem prawie pod brodę i ludzie widzieli, że mnie tam nie ma. Ponieważ ja dość wygimnastykowany, stałem oparty nogami o ramę z boku, a tu nie było nóg. Tu był już Warchał, a więc było nas coraz więcej, przeszli nowi kompozytorzy, nowe utwory. Pasą się pasą barany wełniane, chmury białe, tak jak na patelni. Przybyła właśnie Ewa Sadowska, no Ewa Demarczyk już była jeszcze od literatów. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Rodacy i rodaczki, czworacy i czworaczki. Dość już tych kabaretów politycznych, tych kawałów abstrakcyjnych i całego tego memuania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memuła, ale jak coś powie, to boki zrywać. Na przykład Majewski podniósł wydajność z 1 hektara i przeniósł ją na 2 hektar. My też podnieśmy, postawmy, niech se stoi. Triumfalnie wróciliśmy do piwnicy, stąd przenieśliśmy nasze kostiumy, nasze ubogie bardzo jeszcze wtedy dekoracje. Proszę państwa, wybaczcie nam tę chwilę pieszczot, która za chwilę tu nastąpi, albowiem jak wiadomo, nie widzieliśmy się z wami, nie widzieliśmy się ze sobą przez 3 lata tu w piwnicy, dlatego musimy się przywitać. Oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy? Już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową grzmotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca gra wals briant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te 2. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych 2 nad 2 to też są, lecz ich nie ma, porzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i blęki. Jedno ten, drugie ten, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi mlynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę,
i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca utajenie kwitnące te dwie. Noszone, gorące, unisono dyszące, jak ja sama w domysłach mówię. I tych dwoje nad dwiema to też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno ten, drugie ten na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, bo już wolny odeszło i walcuje, szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, to kulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Noszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema to też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę na pół. Proszę Państwa, serdecznie Państwa witamy, dziękujemy Wam, żeście przyszli i teraz bardzo Was prosimy, żebyście usiedli sobie na ziemi. No bo to ma być bal, a nie występy. Serdecznie witamy i prosimy o gorące oklaski, proszę Państwa, bo noc jest uroczysta, zaraz wytłumaczę dlaczego. No. Po prostu dzisiaj, w czasie tego balu, to ja Państwu wszystkich pokażę artystów, co byli starzy i co są młodzi i czym wchodzili do piwnicy. Przyszedłem w najlepszym czasie piwnicznym, bez wątpienia na najlepsze programy, jakie ten zespół wyprodukował. Jak żyliśmy, jak żyjemy, do czego doprowadziliśmy nasze mieszkania. To był pierwszy oficjalny program, w jakim wziąłem udział już w programie. Wcześniej występowałem w rewiach. Myślę, że to był apogeum artystyczne tego zespołu. Chyba najlepszy zestaw ludzi w najlepszym swoim momencie twórczym. On mi mówi, że go świat w ogóle drażni, że w środowisku on się czuje źle, że ze mną jedną chciałby być w przyjaźni, to chętnie mogę, bardzo proszę, czemu nie? Jak on mi mówi, że jest strasznie sam, że do nikogo nie ma wprost otworzyć ust, to ja bym chętnie z nim chodziła tu i tam. A dlaczego przytem mnie dotyka pius? To taka głupia, to ja już nie jestem może głupia, ale taka to już nie. I zaraz się domyślam, czego on chce. A jak poszłam z nim do kina, to dlatego, że grała Sylwia Sidney. Ach, jak ona gra. A potem on powiedział, żeby pójść do niego, że on obrazki różne ręczne w domu ma. Obrazków nie miał, tylko tapczan ma, gdzie śpi i czyja nuzia. Tak się pytał, że niby nie wie czyja. I różne inne części także ściskał mi. Nerwowy strasznie był i w końcu krzyknął: Gieniu, bo ja genia jestem. Powiada: tak nie może być. Ja nie chcę cię mieć pierwszy na sumieniu. Chcesz nietkniętą być? Powiada: idź. To taka głupia, to ja już nie jestem może głupia.
stacja, ale taka to już nie. I skoro raz już tu jestem, i skoro nie jest mi źle z tym, to przepraszam, to już trudno. Jest to jedyny środek skuteczny na porost włosów. Szwarca! Balsam Kolumbia produkowany przez ojców kapucynów na Jasnej Górze. Gdy cię w nocy o północy ząb zaboli... A to dwaj prawdziwi śpiewacy śpiewają prawdziwe kuflety Fryderyka Händla. Händel, jak wiadomo, bawił cały wiek, proszę państwa, Niemców, Francuzów i innych oryginałów. Wesoły kompozytor niemiecki. Ugodził, ugodził, moja głos. Zamiast mówić, przyjaciel tak odpowiada. Za mego życia chcę niewinną córkę twą ocalić znowu. Znowu? Niech mnie ślepego lego ugodzi twoja dłoń. Ugodzi twoja dłoń. Ugodzi, ugodzi twoja dłoń. Ugodzi, ugodzi twoja dłoń. Niech mnie. Niech mnie. Niech mnie. Niech cię. Ugodzi twoja dłoń. Ugodzi twoja dłoń. Ugodzi twoja dłoń. Ugodzi, ugodzi twoja dłoń. Wiwat 100 lat, no a potem stan. Wypili, o hej, dziewczyno, troski zginą. Drobna poranża powstaje, strachy śnią się swej dłoni i z rogi drga i kresnych, szerokich, dalekich, oddychaj do nieba bez końca, jak zawój bez ustanku. Kocham oddech twej piersi, ruch śpiącego ciała. Przyjdzie noc, mrze nieustannie, po źrenicach, za światową łanich, kiedy ulice biegną widać rany, kiedy ciała nie znalazły nic od siebie. Jak to więc musimy umierać tak samo jak inni? Kiedy ludzie, co się jak nienawidzą, spać muszą razem, twardzie jeszcze sami. Pomódlmy się za nich. Samotność płynie całymi rzekami. Teraz będzie pieśń! Moja dzieweczka ma coś jak coś, o czym powiadam, daj mi dać. Bo twoje małe, słodziutkie coś, to jest bój raj, bój raj, bój raj. Nie mówię wszakże, że ona jedna na całym świecie owo coś ma. Bo je ma każda na wsi i w mieście, bo ma je każda i ta, i ta. A owo coś to mojej lubej przerwa! Dziękuję.
Babeczka słodkie, jak ulepek, a ten kto myślał coś innego, ten nie ma wszystkich pięciu klepek, a ten kto myślał coś innego, ten jest bardzo nieprzyzwoity. Na rynku, moja dzieweczka ma coś, a coś, o czym powiadam, daj mi, daj. A to twoje małe, słodziuchne coś, to jest mój raj, mój raj, mój raj. Nie muszę wszakże, że ona jedna na całym świecie, bo coś ma, bo je ma każda na wsi i w mieście, bo tylko walczyk czar ci będzie łkał, słodki walczyk, ach, niezapomniany. Pierwsze pa, drugie pa, trzecie pa, i wypłyniesz lekka poprzez ściany. Pierwsze pa, drugie pa, trzecie pa, i wypłyniesz lekka poprzez ściany, lekka poprzez ściany, lekka poprzez ściany. Raczej zawróć, raczej nadłuż parę staj, choćby ziąb cię spalił, wiatr oślepił, przed tą karczmą nie zatrzymuj sań. Nie pij, moja miła, nie pij. I z tą piosenką właściwie zaczął się mój jakby taki fundament, fundamentalny okres piwnicy. Zaśpiewałem ją na balu w Pieskowej Skale. Ten bal w Pieskowej Skale to jest legenda tamtych czasów. Niedawno oglądałem materiały z tego filmu. To jest błyszczące w dalszym ciągu zobaczyć taką atmosferę, takich ludzi. Wtedy, w tamtym otoczeniu to było coś naprawdę nie z tej ziemi i umierać będę i będę pamiętać blask tego balu, nastrój, urodę dziewczyn. Wszyscy tańczą! No co jest? Walca śpiew, perfum wiew i woń szkarłatnych ruszy jak krew świateł zdrój. Spojrzeń bój, par roztańczonych rój. Tańca szał, kwiatów deszcz, szczęścia łzy. A teraz sensacja! Gala Anonima, proszę Państwa, jak się urodził Bolesław Krzywousty? Śpiewa nasza Ewunia Dematykówna. Bolesław książę wsławiony, z daru Boga narodzony, modły świętego i jego, przyczyną narodzin jego. W jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam odpowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał odlać, jak najszybciej dziecka poddać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał je. Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Pierwszy program, który robiliśmy razem, który tworzyliśmy, to była łaska imperatora, pamiętnik Mary z Reguł. Staszek napisał całość, całą muzykę. Łaska imperatora, czyli pamiętnik Mary z Reguł, to jest pamiętnik Mary z Reguł. Czyli koncert ambitnych samouków wedle, proszę Państwa, koncepcji naszego wielkiego filozofa, Wincentego Lutosławskiego, a to potem wyjaśnimy, kto był i jaką miał koncepcję. No tak, Lutosławski to dobrze, proszę Państwa, mamy intelektualistów, pan... Proszę Państwa, z tym, że dzisiaj te wiersze, które pisał na przykład Kornel-Łujejski do muzyki Chopina, będą zupełnie inną muzyką, innego, powiedziałbym, kompozytora. Oczekiwanie przedpremierowe, wszyscy mieliśmy szaloną tremę, mamy już zaczynać, nie ma Radwana. Nie ma Radwana. Pół godziny, godzina, dwie godziny, nie ma Radwana. My tu zamknięci. Nie sposób wyjść. Pani Krystyna Krzemieniowa, lekarka, czytać umie, no bo chce czytać. I oto jest Łujejskiego wiersz pod wpływem Mazurku tamten. Cały? No zobaczymy. Ktoś na zewnątrz, na górze,
zaczął biegać po Krakowie i wreszcie go sprowadził, a my tymczasem z Krzysiem i nie tylko my wypiliśmy ćwiartkę i ogromnie żeśmy się od początku urżnęli, czego nie było widać, ale my rozluźniliśmy się całkowicie, jak wyszliśmy na scenę, bo zaczynaliśmy całą tą operę. To zaczęliśmy się tak okropnie śmiać, żeśmy się spadli z naszych krzeseł. I publiczność też oszalała wtedy, dlatego że takie rzeczy są najprzyjemniejsze. To był taki, no, powiedzmy sobie, przypadek, z którego potem wyciągnąłem solidną nauczkę na przyszłość, że warto się troszkę spóźnić, no bo wreszcie człowiek jest oczekiwany. A było tak, że po próbie rannej jeszcze spotkaliśmy się z Joasią Olczakówną i z Piotrem i to, co oni zrobili tuż przed, to myśmy po południu, żeby się rozluźnić po tej próbie. Ja poszedłem do domu i cały problem polegał na tym, że ja wszedłem do wanny, a na Wawel po godzinie 18 nikt się nie mógł dostać. Tylko na Wawelu. I wtedy trzeba było tam dowód osobisty. I ktoś, kto poleciał na Wawel, to oczywiście bez dowodu osobistego, czyli jak się mógł dostać. Ale no tutaj różni cudotwórcy zawsze byli obok i udało mu się wejść i po prostu mnie ze śpiącego z wanny twierdzę, że mi to uratowało życie, bo mogłem się utopić w tej wannie wtedy. Ale w każdym razie już od razu wtedy nie wchodziłem, bo to był taki tłok, że niemożliwe, tylko oknem z ulicy bezpośrednio od razu do pianina i zaczęliśmy. Mów do mnie jeszcze. Ludzie nas nie słyszą, słowa twe dziwnie boją i kołyszą. I tak jak kwiatem spadają słowa w naszych uszach. Mów do mnie jeszcze, za taką rozmową tęskniłam lat. Jak byliśmy tu, no to było straszliwie ciasno i nie pamiętam momentu, i programy wtedy przygotowane były przez Janinę Garecką. Janina Garecka pisała swoim ślicznym pismem wszystko, co będzie tego wieczoru i to bardzo było porządnie wykonywane. A potem jak dostaliśmy tą część, to tu była garderoba, bo ja zawsze przychodziłam wcześniej i przyklejałam sobie rzęsy i siedziałam i czekałam, aż wszyscy przyjdą, bo byłam strasznie denerwowana, że mogę się spóźnić, bo miałam czasami takie sny. Do tej pory mam takie sny, że jest kabaret, a ja mam rzęsy nieprzyklejone, wszystko się zaczyna. Tu się wsiadałam właśnie z tymi przyklejonymi rzęsami i przychodził Piotr. Piotr przychodził zawsze bardzo wcześnie. Także myśmy we dwoje siedzieli i układaliśmy program. I to był taki rytuał jakby, a potem się patrzyło, kto przyjdzie, kto nie przyjdzie. Na tym to polegało. Nie zawsze wszyscy mogli być. A całą konstrukcję on sobie pisał w ostatniej chwili i w trakcie. W zależności od tego, jak widownia falowała. Wylatywał na scenę rozbawiony, zapowiadał to, co mu w danym momencie przyszło do głowy. I potem do tego, co zapowiedział, to starał się właśnie bardzo pięknie kontrastować. Jeżeli coś szło na serio, była piosenka, nie wiem, czy tam Demarczyk, czy ktoś bardzo taki wzruszający, to potem on wiedział, że musi to czymś łamać, ten nastrój, nie dać ludziom wyklaskać do końca, tylko już zapowiadał następne dzwonkiem, uciszał, żeby się uspokoili, jak mówili, że nic nie słychać, co on mówi, to mówi, ja nie mówię nic ciekawego, odwracał się i wpuszczał numer charakterystyczny.
jak to nigdy nie wiadomo, kogo w życiu pierwej trafi szlak. Aj o sobie pokryjomu, o miłości mojej nudze tak serduszko puka, w rytmie cia, cia, miłości szuka, w rytmie cia, cia, pocałuj miły, w rytmie cia, cia, tak bez kochania jakoś trudno by się księżyc nie pomógł wcale, świrczek tak samo nie, ale tu na tej sali, tej na ciacie Bóg na mnie, kurde, balans podnieciła, chłopak nie dojdzie się jak Boga, kocham serduszko puka, w rytmie cia, cia, miłości szuka, w rytmie cia, cia, pocałuj miły, w rytmie cia, cia, tego kochania ciacie Bóg już jest. My byliśmy cudowni, tak. Cudowne kobiety w ażurowych pończoszkach, w boach, w kapeluszach, z piórami, w dżetach, z pajetach. Panowie zaglądali tam do nas i po prostu nas ubóstwiali. Było dwóch dandysów, Radwan i Konieczny przy dwóch fortepianach. No cudowny poeta Leszek Długosz. Po czerni jeżyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po ostrach to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak, po kieliszku, po troszeczku, popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalewki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami, idzie jesień i prosto w nasz próg. Irka Wiśniewska, która śpiewała. Cin, 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 wiewa komosina, ponte te veo pehitem. Cin, 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 ekstazy divine, cin, cin, mena plom. Répétons encore ce joli duo. Oh, 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 Timelou, la mélou, pampan, Timela, Vanilla mélou, cocondou, la baya, Timelou, la mélou, pampan, Timela, Vanilla mélou, cocondou, la baya. Mietek, święcicki ulubieniec pań. Błękitne niebo, ucichł wiatr i księżyc co promieniał, a jam ją zgodną, chętną kładł wśród łanów, wśród jęczmienia. Wiedziałem, miłość łączy nas z pierwszego już wejrzenia, więc całowałem raz po raz wśród łanu, wśród jęczmienia. Przeliczny łan i łan jęczmienia, prześlicznie się zieleni, i noc szczęsną nie do zapomnienia wśród łanów z moją Enni. Ola Maurer zaczynała. Ile trzeba wycierpieć i wyśnić, żeby taką melodię wymyślić. Ile trzeba utracić, porzucić, by po latach spokojnie ją nucić i powtarzać w ciemności te słowa. Kiedy pierwsze się gwiazda odsłania, nie ma, nie ma prawdziwej miłości bez rozstania. Nikt, nawet Schaffhausen, nawet Kolumb, nawet Epikurwa z Kodagama, nikt! Nikt się na tym nie zna lepiej niż ja. Słowianie zawsze pałali żądzą równości obywatelskiej. I dlatego obywateli mniejszych naciągali, obywateli większych obcinali, obywateli chudszych nadymali,
obywateli grubszych uciskali, skutkiem czego nie rozwinął się u nich przemysł, a jedynie chałupnictwo i poróbstwo. Jeżeli mówimy dzisiaj o tej sile śmiechu, żartu, satyry najlepszej, groteski, która tutaj była uprawiana, to za rzadko się przypomina o tym, że powstała także specjalnego typu liryka. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze z mieszkam złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi, nie rozumie. Wstawili ludzie cudze meble i wychodzili stąd w zadumie, a przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam ducholdy kunst i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam ducholdy kunst. Więc tak, bez słowa. Ewa Dumaczyk się urodziła dla Zygmunta, a Zygmunt dla Ewy. Wiesz, Zygmunt pisał piosenki przed Ewą, pisał dla piwnicznych talentów, dla Święcickiego, Litwina i Oli Kurczak, nie wiem. Przyszła Ewa i ona naprawdę zaśpiewała jego piosenki. Niebo złote ci otworzy, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu braniem, a szukarze jądro mleczne, ptasi świst, jedowymi mistych oczów. Szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jedowodnie czas skaleni, zakryj grobu płaszczem rzeki, we trzy złotów był bitewny. Dzięki Zygmuntowi zaistniał Baczyński, Jasnorzewska Pawlikowska, że myśmy zaczęli tutaj śpiewać psalmy, które uległy cenzurze. Przecież w 1968 roku cenzura zakazała śpiewania psalmów Dawidowych, bo przecież Żyda nie można śpiewać. Bo idzie, aby osądzić ziemię, osądzić świat wedle sprawiedliwości,
a narody wedle prawdy swej. Jeśli myślę o piwnicy, to nie tylko o samym kabarecie. Kabaret to była jakby taka ostateczna forma zabawy, reprezentacji tego, co się myślało, co się omawiało, czym się bawiło. I to było rozproszone w paru kawiarniach, w Kolorowej przede wszystkim, na Groblach. Ja pamiętam ten dom Janiny właśnie jakoś coś nadzwyczaj takiego ważnego. Po każdym kabarecie myśmy szli do niej do domu. Zresztą można było przyjść nie tylko po kabarecie, można było przyjść o każdej porze. O każdej porze dnia i nocy. W nocy przez okno, w dzień normalnie się przychodziło. Zawsze była herbata, zawsze było coś małego do jedzenia. Ona mieszkała z dwoma swoimi ciotkami. W nocy ciocia zostawiały jakieś zupy na kuchni, jakieś kartofelki do odsmażenia. Piotra kochały nadzwyczajnie. I obie miały niezwykłą do nas cierpliwość. I ciocia Ola, i ciocia Antosia były po prostu nadzwyczajnymi osobami. Akceptowały nasze ironiczne życie. Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole o kadio, ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju alej. Nie wiem, czego dotyczą te zwrotki, nie wiem, czemu śpiewam je czule. Leokadio, ty masz nagniotki, Leokadio, ja mam prymule. Mej miłości chcę ci dać próbkę, stoję w oknie, błagam cię nocą. Ach, pozwól w radio wkręcić ci śrubkę, sam nie wiem po co. Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio. Ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju arej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio. Ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju alej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio. Piotr uwielbiał się bawić, więc nas wyprowadzał do Lasku Wolskiego, a to bal tu, a to jakiś nocny bal tam. No to były wszystko wspaniałe, urocze imprezy i tłumy, coraz większe tłumy za tym Piotrem szły. To zawsze było tak, że przed tymi wielkimi imprezami u nas w kuchni na ulicy Wyspiańskiego była, zasiadała Joanna, Kazio, Wiśniak, Piotr oczywiście, ja, czasem jeszcze ktoś, ale przeważnie to była ta czwórka, która jakby myślała na temat koncepcji i tu muszę przyznać, że Joanna najwięcej wnosiła w sensie pomysłów. Piotr je pięknie rozbudowywał do apokaliptycznych rozmiarów i zupełnie nierealnych. Kazio Wiśniak go z jednej strony trochę moderował. Ja starałem się po prostu znaleźć kompromis między tym, co by trzeba, a co jest możliwe. I tam się w czasie długich nocy, przy których się piło hektolitry alkoholu, rodziły się te pomysły, no a później trzeba było z tych 20 pomysłów wybrać 3 i je zrealizować, bo wiadomo było, że wszystkiego się nie zrobi. Więc szanowne panie, szanowni panowie, chciałbym wam tylko kilka słów powiedzieć, co się wyprawiało w naszym małym mieście, które miało wtedy tylko 80 tysięcy, kiedy Kraków obchodził 50-lecie twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dosłownie z całego kraju, nawet za kordona austriackiego, zjechały się delegacje, proszę państwa. Ofiarowano dary, budowano wspaniałe pomniki na jego cześć, pisano książki, pisano kantaty. Był jubileusz Kraszewskiego w Urzędzie Miasta i tam wystąpiłam po raz pierwszy. Tak, to był po raz pierwszy. Tyś nie znał pracy, spoczynku, wytchnienia. Cześć ci, potężny polski pracowniku. Tyś nie znał pracy, spoczynku, wytchnienia. Cześć ci, potężny polski pracowniku. Ja już nad czymś pracowałam wtedy i siadywałam dużo w bibliotece i wpadły mi do ręki roczniki czasu. Pisma krakowskiego z opisem jubileuszu Kraszewskiego, który odbył się w Krakowie w roku 1879. I strasznie mnie rozśmieszył styl i te wszystkie przemówienia i myślę sobie, a może zby z tego zrobić program w piwnicy. No, ułożyłam taki jakby scenariuszyk. No i jakśmy to tam, i chóry, i kantaty, i dary, i Piotr mówi, o Jezu, to w piwnicy to wszystko nie wyjdzie, to się nie da, to jest za mała scenka, zróbmy to gdzieś na zewnątrz. No to gdzie?
No to jak gdzie, to myślimy sobie bezczelnie. No najlepiej byłoby w magistracie. No odbywało się kiedyś w magistracie. Niech teraz. Kto to załatwiał, ja nie wiem. Pewnie Piotr z Michałem Roniekierem. Tu właśnie w tejże samej sali, gdzie państwo jesteście, dlatego taki ton uroczysty. Tu zaczęła się pod przewodnictwem prezydenta Zyblikiewicza, którego dziś zastąpi pan Marek Rostworowski. Prosił, żeby nie wymieniać jego tytułów aktualnych. Ja nie jestem. Bardzo proszę, żeby panowie się uściskali. Prezydent XIX wieku i XX-wieczny. To był nadzwyczajny zupełnie cud, że doszliśmy do wniosku, żeby te główne takie przemówienia, które wtedy wygłaszali najwięksi dostojnicy państwowi i artyści polscy za życia Kraszewskiego, a tu Siemiracki, a dyrektor Teatru Koźmian, a prezydent miasta Zyblikiewicz, a namiestnik jakiś, a śmakiś. Doszliśmy do wniosku, że powinni te przemówienia wygłaszać nie aktorzy, tylko prawdziwi luminarze kultury ówcześni. Napływ przybywających na uroczystości krakowskie jest z każdym pociągiem coraz większy. Wszystkie nieomal znakomitości literackie i artystyczne naszego narodu przybyły dzisiaj do Krakowa. Sala Radomiejskiej przybrała iście wygląd salonu literacko-artystycznego. Wczoraj jest w naszym mieście pani Ćwierciakiewiczowa, słynna autorka 300 objawów. Dzisiaj jest w naszym mieście pani Anna Lechicka, słynna satyryczka ze Szpilek. A wczoraj po południu przyjechał do Krakowa hrabia Ludwik Wodzicki z żoną i wysiadł w pałacu książąt Czartoryskich. Szanowne panie, wczoraj odrzutowym samolotem z Waszyngtonu przyfrunął słynny reżyser Andrzej Wajda, wysiadł na ulicy Jana 2. I to jest nadzwyczajne ich zaufanie do piwnicy, że oni przyjechali, zwłaszcza ci, którzy z Warszawy przyjechali rano, to się tam zaczynało o 12. I ja im wetknęłam do ręki te przemówienia, oni ich w ogóle nie czytali przedtem. Mogłam tam napisać rzeczy kompromitujące, straszne, głupie, a ja tam tylko tak skompilowałam te autentyczne przemówienia, żeby one miały jakieś aluzyjki do współczesnej sytuacji i oni to wygłosili po prostu w sposób nadzwyczajny. Choć zewsząd dochodzą narzekania na publiczność krakowską, że nie ma zamiłowania do sceny, przecież ta publiczność wysiliła się, zapełniając tłumnie, a po cenach podwójnych salę. Znajduje się na sali przeszło 300 osób, a w sąsiedniej sali znajduje się po piersi jubilata wśród kwiatów i ów słynny tort na 300 osób. Godzina trzecia to południe, tłum zaległ dworzec kolei żelaznej i całą przestrzeń, od dworca aż do rynku. Szanowni państwo, Józef Ignacy Kraszewski. Jubilator zastępuje pan Prus, proszę państwa! Proszę wstać! Jubilator zastępuje pan Prus! Pan Prus, proszę państwa! Niech żyje cnota! Zyblikiewicz, Zyblikiewicz! Kraszewski więcej książek napisał, aniżeli inni czytali. To wszystko zasługa osobista. Piekłem ja przez pół wieku ten swój chleb razowy, dni powszedni. Były w nim oście i otręby, być może, ale zakalca nigdy nie było. Szczęśliwy, kto swą piersią własną wykarmił całe pokolenia i wytknął dla nich drogę jasną. I w nowych uczniach, co nie gasną, ogląda dzieło odrodzenia. To wyszło świetnie, bo wyszła prawda jakaś, taka jakby, no niemal tak, jak to się odbywało. No Prus się popłakał, bo jak tam tak. Z dzieci była dziatwa polska i młodzież z kordonu i cech, przecież to było takie nadzwyczajne, że ach, bractwo to było zupełnie kurkowe. Mistyczne, że Bractwo Kurkowe, taka nasza organizacja średniowieczna, przyszli w tych swoich cudownych kontuszach i z szablami i z kurem, no to jest, oni występują tylko naprawdę w trakcie Bożego Ciała i jakichś takich największych uroczystości. Teraz, proszę państwa, przy dźwiękach fanfar wchodzi Bractwo Kurkowe i tort ofiaruje jubilatowi, który jubilat dotknie swoją dłonią, a potem zjemy go wszyscy, jeżeli będziemy, proszę państwa, szanować dyscyplinę poza entuzjazmem. Jeszcze pół godziny, jeszcze kilka mów znakomitych, a tort jest w naszych, no jakby to powiedzieć, no rękach.
Jak ten ówczesny prezydent Pękala się na to zgodził, to w ogóle nie wiadomo. To był 74 bodajże rok. To jeszcze ten reżim nas dosyć jeszcze trzymał ostro za karki. A ten Pękala mówi, proszę bardzo, czemu nie? Daje salę z tą elegancką, taką ceremonialną salę ratuszową. No to oni bezczelnie mówią, no dobrze, ale musimy tam powiesić portrety cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej. A no proszę bardzo, mówi, to powieście. No mówimy, no dobrze, ale to jeszcze jest taka rzecz, trzeba by na zakończenie tych wszystkich obrad zaśpiewać hymn austriacki, Boże wspieraj, Boże ochroń. A mówi, no to się zaśpiewa, no a o co chodzi? Franciszkowi Józefowi i Elżbiecie Boże szczęść, Habsburskiemu cześć domowi, sława jemu, chwała i cześć. Szanowne panie, szanowni panowie, noc balowa przed nami. W 1976 roku postanowiliśmy obchodzić to swoje 20-lecie. No i jak przy takim jubileuszu, to trzeba było powymyślać różne imprezy. Był tam przewidziany wielki bal, sesja naukowa, no dużo różnych dodatkowych atrakcji. Clou tego wszystkiego to był przegląd, wielka rewia piosenek w Starym Teatrze. Dyrektor Jan Paweł Gawlik bardzo się ucieszył nawet z tego projektu, że to ma być w Starym Teatrze i powiedział, bardzo proszę, róbcie sobie, ja jestem zaszczycony tym, za co byliśmy mu bardzo wdzięczni. W foyer teatru zrobiliśmy ogród zimowy. Całe piętro zastawione było drzewami, krzewami, kwiatami w donicach, wszystko użyczyła nam zieleń miejska, no i było coś zrobione w rodzaju raju. Były wypchane ptaki i zwierzęta, ale wśród tych wypchanych i sztucznych siedziały żywe. I bocian sobie spacerował między ludźmi. Grozę budził wąż boa, on podobno miał 50 kg. I była małpa, i papugi, i ptaszek taki, on się chyba nazywał Gwarek, który wypowiadał okropnie świńskie wyrazy, nauczony przez jakiegoś człowieka. Między tym ustawione były stoły. Wyciągnęliśmy z rekwizytorni Starego Teatru wóz z przedstawienia Andrzeja Wajdy z Biesów. Na tym wozie, starym wozie, był zrobiony jeden bufet. Później z Wyzwolenia Wyspiańskiego były stoły piękne, też zastawione jedzeniem i szampanem, a cały program szedł na scenę. Panie Lutonowicz idzie. Słuchajcie, on sam pił kawkę z papieżem, ten pan, kto tutaj idzie tego. Pod rękę z nią chodził po ogrodach. Pani Elita Sicińska, przedstawicielka Związka Literatów, który to też nas chował przez 2 lata, kiedy nas wyrzucono z piwnicy na brzegu. Wyproszony nie wyrzucono, to nie była żadna akcja polityczna, tylko była po prostu prywatna akcja. Pani Aleksandra Pikczy jest. Pani Aleksandra Pikczy jest. Poślemo, jest tam, doskonale. Pani Aleksandra Pik za to, że przechowywała nas w ciemne noce, proszę państwa, i zimne noce w kuchni pod, na groblach 12. Pani Aleksandra Pik jest. Tam stały akurat moje dekoracje do warszawianki. One nawet jakoś się zgodziły i się zdecydowały, niech to zostanie. No ale w te szare dekoracje wstawiliśmy bardzo dużo pięknych kwiatów. To były goździki wtedy, czerwone, różowe i białe. Panie, szanowni panowie, Mietek Święcicki śpiewa wam pieśń Zygmunta Koniecznego, który to siedzi przy fortepianie. Ballada Beskidzka Zagadłowicza.
przejdą wiosny i lata, jesień przejdzie bogata, jedna, druga, dziesiąta, przejdzie zima, tak biała, ogromnie tak biała. Kwestie ważne rozpląta, rok, godzina, minuta, skąd się znagła wysnuta. Moje dziewczę, zapomnij o miłości i o mnie, i o mnie. A teraz podzielimy się na dwa, wrogie obozy. Zapanuję, żeby aby tu, jak się dziwaja była granica, tu będzie socjalizm, a tu będzie komunizm. Zrobimy sobie pichę pod jednym. A tu chrześcijanie! Jak ktoś źle usiadł, może się przemieścić. Na płaskim brzuchu pełgających się ślimaków, na jednym, że indywiduum, obiedwie płcie mają. Ale w ten sposób, że ich organa męskie z położenia swego nie mogą dosięgnąć ich organów samiczych, co uprzedzając wszelkie nadużycia woli, zmusza owe zwierzątka do szukania podobnych sobie do spółkowania. W istocie, podczas dni majowych widzimy wszędzie ślimaki połączone dwoistym węzłem. A czasem bywa, że muszą się łączyć aż trzy ślimaki. Jeden z nich zapładnia. Drugi jest zapładniany. A trzeci i środkowy zarazem jest i zapładniony, i zapładniający z dwoma tamtymi. I to wszystko wśród ciągłego unoszenia się na wodzie. A przy tym oddychające bez przerwy, pokarm przyjmujące, odchody wydalające. I komuż by na myśl przyszło, że takie przyjemne spotkanie wśród naszych bagien zastanie. Tamto wielką furorę zrobiła Krysia Zachwatowicz. Do każdej piosenki zmieniała toaletę, miała coraz wspanialsze. Pięknie wyglądała tak młodo. Ona wyglądała młodziej niż 20 lat temu, jak zaczynała śpiewać w piwnicy. No i ona oczarowała całą widownię. Również występowała Ewa Demarczyk, ale na skutek nieporozumienia nie wpuszczono Andrzeja Zaryckiego, który był wtedy jej akompaniatorem, również kompozytorem jej piosenek. On już się nie mógł przepchać przez te tłumy, które szturmowały bramy teatru. No i Ewa musiała zaśpiewać sama. Minęło pół godziny czarne, garncami odmierzane ziarno, z wilgotnym chrzęstem żują konie, skrzypią przeciądze. O świtaniu turkocze zaprzęg na Majdanie. I pierwsze ciepło czują dłonie. Zgrzebne ciemności, żedną ranę to cienkusz kredo zabie. Szynkuje za darmo nuda, a poprzez półprzejrzystą szmatkę sączy się z okna dnia serwatka i miga w locie brona chuda. Ra-ram-da, 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 ra-ram-da.
Ostatni występ Ewy Demarczyk z grupą Piwnicy pod Baranami. Ona już po tym nie wróciła do piwnicy, już nie śpiewała. Zresztą miała dużo wspaniałych innych propozycji. Już piwnica dla niej była może za ciasna. Tak długo wytrzymują, jednak nie puszczamy was dalej. Nie puszczamy i nie puścimy w ogóle. Jeszcze tego, słuchajcie, szanowne panie, szanowni panowie, obiecałem wam, iż usłyszycie, jak Stefcia Grabowska, córka Grabowskiego Ambrożego, przyjęła Konrada Strajchera, dziadka Konrada Strajchera, jak to tego i w jakiej była sukni na ślubie. To wszystko Stefcia opisała w swoim dzienniczku, który ma pani Słomczyńska, która jest prawnuczką Ambrożego Grabowskiego. Oto dzienniczek Stefci Grabowskiej. Nigdzie nie drukowany, tylko napisany pięknym piórem, pięknym pismem, bo Stefcia już była bardzo wykształcona, nie była już wieśniaczką, była mieszczanką krakowską. Oto z dzienniczka Stefci Grabowskiej. Sierpień 22, sobota o godzinie po 8:30.
nazwać mogę, oświadczył się ojcu dzisiaj około 11 rano. Wczoraj przed obiadem przyszedł tata do pokoju zielonego, gdzie przerzucałam ruch muzyczny, który mi Karol do przejrzenia przywiózł, i zapytał mnie, czy stanowczo zdecydowałam się na małżeństwo z Karolem, czy z rozwagą i zastanowieniem przystępuję do tego tak ważnego kroku. Ja znałem piwnicę wcześniej, znałem Zygmunta Koniecznego, znałem Piotra, ale chciałem przejść do piwnicy, bo czułem, że jakby nie jestem gotowy. Piwnica miała ogromną siłę i bałem się, że przychodzę do piwnicy młody człowiek, który akurat uczyłem się muzyki, chciałem być kompozytorem. Nie chciałem jakby popaść w tą tak zwaną nutę piwniczną, którą czy wcześniej czy później wchodząc tam poniekąd popadasz. Wtedy w szczytowej formie był Zygmunt Konieczny. Pisał dużo rzeczy i to były takie czasy niesamowite. Cokolwiek mówimy, czemukolwiek się oddajemy, płyniemy i płyniemy podczas śpiewania, dobrze płyniemy. Ale w jakoś 77 czy 8 spotkałem gdzieś Zygmunta i Zygmunt mówi w końcu, a już przyjdź, do piwnicy. I przyszedłem raz, pamiętam, z Marysią Wielikowską i tak zostało. Wywiad z Marianem Koniecznym, największym, można powiedzieć, pomnikotwórcą, że tak się wyrażę, wieku XX w naszej Polsce Ludowej od 32 lat. Ten wielki, proszę Państwa, wielki rzeźbiarz Marian Konieczny, nie mylić Zygmunta Konieczny, nie ma z nim nic wspólnego, obchodził 50-lecie, obchodził jubileusz, udzielił wywiadu 3 tygodnie temu pod tytułem, jak to było? Czekaj. Jest wiele takich miejsc, gdy zamykam oczy i widzę pomnik. Mam wiele upatrzonych miejsc, gdzie zamykam oczy i widzę pomnik. Mam wiele upatrzonych miejsc, gdzie zamykam oczy i widzę pomnik. Prześladują mnie dwa pomysły, macierzyństwo i pomnik majora Hubala. Żadnej statyki ani obelisku, to musi być coś z refleksją. Może Hubal na koniu spadający w przepaść. Mam wiele upatrzonych miejsc, gdzie zamykam oczy i widzę pomnik. Mam wiele upatrzonych miejsc, gdzie zamykam oczy. Myśmy przyszli, ta któraś tam generacja piwniczna, w czasie, kiedy rzeczywiście tak troszeczkę piwnica opustoszała, to znaczy wielkie gwiazdy. Ewa Demarczyk już od pewnego czasu nie przychodziła artystycznie, czasem pojawiała się towarzysko, ale bardzo rzadko. Krysia Zachwatowicz też udała się w zupełnie innym kierunku, rozwijała swoje talenty scenograficzne. Majka Zającówna też już nie przychodziła. No Krzysiu Litwin też nie, bo znowu kariera filmowa. Nie przychodził już Kwinta, Dymny zmarł. Jak się kończył kabaret i tu wódeczka tego, to Wiesiek mnie brał i raz po wszystkich kościołach tu w pobliżu mnie oprowadził, a wtedy kościoły były jeszcze otwarte. Wiesiek wchodził na ambonę, a ja siedziałam w ławce i Wiesiek mi dawał rekolekcję. No wychodził na ambonę i mówił mi, jaka to ja mam być, co ja mam śpiewać i tak dalej. Przeciw temu czasowi umacniam się teraz w wyniosłych murach wiedzy o mojej wartości. Oto rękę prawą podnoszę, niech wspiera wszystkie moje powody do innej miłości. Czemu mnie miłujesz?
drodzy, no i pokażemy wam, jak wjechał książę Poniatowski do Krakowa i złożył Kraków z przemocy austriackiej. Rzeczywiście po bitwie pod Raszynem wjechał do Krakowa uroczyście na czele z części swoich wojsk i spędził tu jeden dzień. To był rok 809. Miasto Kraków wydało na jego cześć uroczysty bal w sukienicach. Myśmy postanowili to powtórzyć, co wtedy wyglądało w granie realne. Proszę pamiętać, że to był rok 980, maj. Bal się odbył w czerwcu, ale myśmy go już od maja przygotowywali. Już nastroje w kraju były nie najlepsze, polityczne. I prowadziliśmy takie rozmowy z udziałem władz miasta, władz Komitetu Wojewódzkiego. No, i wszyscy mówili, no dobrze, nie można zrobić balu w sukienicach, bo jak będzie 1000 osób, to jak pan mi zagwarantuje, że tam ktoś nie rozrzuci jakichś ulotek? A na to ja mówiłem, no ja panu tego nie zagwarantuję, ale to już jest waszą rzeczą, żebyście tam mieli swoich ludzi, którzy i tak tam będą i będą te ulotki zbierać. Ja myślę, że to w ogóle była taka dewiza, że wszystko na co się ma ochotę, to się musi udać. Nie? Może, a władzom to było wygodne, bo mieli w ramach imprez Krakowa imprezę taką już zorganizowaną fantastycznie, taką dla ludzi. Na rynku były tak niezliczone tłumy, to chyba na papieżu były tylko takie tłumy, nigdy więcej nie widziałam takich rozmodlonych ludzi. Ja stałam koło Daniela tam na tym balkoniku, gdzie on z Domu Kultury przemawiał. Danielowi się tak trzęsły ręce, nie był w stanie tego przemówionka na trzy zdania skończyć, bo ten tłum tak krzyczał. Obywatele Galicji, mieszkańcy Krakowa, zaczęły obowiązek, poczytując sobie, podziękować za tak gorące przyjęcie. Stołeczne miasto Kraków niech żyje! Niech żyje! Śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła i całe jakieś manifestacje patriotyczne się tam odprawiały. Coś takiego, jakby się ludziom pomyliło, co to się stało w Krakowie. No, przekupki rzucały mu się do kolan, krzyczały książę, jesteś, żyjesz z nami, nie odjeżdżaj, nie zostawiaj nas samych. Naprawdę się wszystkim w głowach pokręciło. Tak. I to też trochę zasługa Piotra, że on czuł, że jak już jest taka wielka impreza na całe miasto, publiczna, że ludzie w jakiś sposób też będą w tym uczestniczyć. Wszyscy wołają, niech żyje książę Napoleon, niech żyją Polacy, ach, niech żyje Wojska Polskie, no wszyscy, oklaski, oklaski, kłaniacie księciu. Brałem udział w takich wydarzeniach i co było zdumiewające, wydawało się, że wszystko, co się dzieje, dzieje się całkowicie spontanicznie i przypadkowo. No, tam z nami się porozumiał, no w zasadzie wszystko odbywało się niezależnie od woli właśnie tego reżysera. On stał z boku, zresztą bardzo często wydawało się przynajmniej, a może tak naprawdę było, zajmował się swoimi sprawami, a tu toczyło się wydarzenie. Wszyscy byli na swoim miejscu, wszyscy wiedzieli, jaka jest ich rola i najważniejsze, wiedzieli, czy są bohaterami wydarzenia, czy są tłumem, który się przygląda temu wydarzeniu. Sława, powitajcie ją okrzykami. Oto sława. Za chwilę uwieńczy wawrzynem księcia Poniatowskiego. Kogo pocieszył, a kogo zatrwożył ten głos w narodach? Polak! Polak ożył! Uważam, że miałam ogromne, ogromne szczęście, że przybyłam do tego miejsca w takim właśnie momencie historycznym. Bo to była jakaś tam, któraś może młodość tego kabaretu, ale poprzez te zdarzenia polityczne, poprzez to, co się działo w Polsce, poprzez tą no niesamowitą rewolucję właściwie. Proszę Gwitowicz, śpiewa na własne odpowiedzialne i własne piosenki, własną muzykę, własne teksty. Nagle stanął ktoś na mojej drodze, zasłonięty świętym zarządzeniem. Bardzo chciałbym więc pana poznać, moje drugie urzędowe sumienie. A przez miasto wieje wiatr słów, nawet domy coś bredzą szyb drżeniem. Pan się przecież musi czasem bać, że się nagle wszystko odmieni.
Więc spotkajmy się, na przykład w knajpie. Może będę znów wisiał przy barze i zobaczy pan, jak wokół ludzie przy kieliszku o Polsce marzą. A przez miasto wieje wiatr słów, nawet domy coś bredzą szyb drżeniem. Pan się przecież musi czasem bać, że się nagle wszystko odmieni. Albo lepiej, niech pan wpadnie do mnie, żona pana herbatą ugości, bo tak bardzo chciałbym pomówić, właśnie z panem pomówić o wolności. Rozpoczynamy najweselszy rok w naszym istnieniu, naszej Polski Ludowej. I to był niezwykły Sylwester. Myśmy się tutaj bawili, cieszyli niezwykle, bo czas był piękny, bo rozkwitła ta niezapomniana pierwsza solidarność, a piwnica, jak to pięknie napisała Aninka Garecka, czyli nasz dobry duch, szef artystyczny piwnicy, że piwnica razem właśnie z solidarnością rozkwitła jeszcze pięknie. Po baliku, jak Piotr mówił, albo w noc wigilijną, albo w noc sylwestrową. Zostawały gdzieś jakieś różne ozdoby. No i Piotr z grupą przyjaciół, kiedy to było pierwszy raz, naprawdę nie pamiętam, przyniósł to pod mój dom i ustroił pięknie drzewko. Ja się rano zbudziłam, zobaczyłam drzewko czarodziejskie. Posłałam telegram, bo to już był taki rytuał, że ja się budziłam, widziałam drzewko, potem dziękowałam za drzewko, a czasami przychodzili na barszcz rano. Jeśli chodzi o Piotra, było w nim coś takiego, co jest nieprzekazywalne, co ulatuje, no po prostu jak dusza. Nie da się duszy sfotografować podobno. Na naszej wyspie żyjemy wszyscy śliczni, czyści. Nagle do wyspy płynie nieczysty krawiec i sapie. On nas na pewno łajnem ochlapie. Wszystko nam wyje, whisky wypije. Zła sytuacja, zła sytuacja. A więc zarządzam, Ewa, kolacja, kolacja! Kolacja! No cóż, dobrano. A potem idźcie w spokoju do domu, niech was Bóg, niech ma milicja i partia strzeże. Dobranoc i papier nie pomaga. Dobranoc, dziękuję. Sapie. On nas na pewno łajna w oklawie. Wszystko nam wyje, whisky wypije. Zła sytuacja. Zła sytuacja. A więc zarządzam ewakuacja! No i potem była przed nami ogromna próba. Pojechaliśmy do Warszawy, gdzie piwnica pod bananami, gdzie my wszyscy zagraliśmy w klubie Stodoła 6 koncertów. Szanowny panie, szanowni panowie, oto satyryk sprzed lat. Satyryk historyczny Andrzej Warchał, satyryk epoki Gomułkowski, Gierkowski, do tej ziemi nie dopasował jak Jan Pietrzak. Proszę bardzo, popij się przed państwem starym humorem. No kochani, jedziemy. Pierwsza zagadka, co to jest? Co to jest? No, trybunka oczywiście, słuchajcie, jeszcze tydzień temu wyglądała... No wiecie jak, no w opłakanym stanie była. Tylko u nas w Krakowie Skrzynecki na przykład dostał tą willę po barszczu, po prezydencie, a mnie Komitet Wojewódzki wyremontował trybunkę. Tak jest, na fali odnowy. Zawsze byliśmy swobodni. Jestem zadowoleni, że swoboda wszyscy zaistniała dla innych. Nam się udało wcześniej. Jak to się stało, chcę o wszystkim opowiedzieć. Wtedy byłem z teściową na Węgrzech i zwiedzaliśmy pewien ośrodek. Zainteresowałam się.
jakimś urządzeniem zobaczyła, to teściowa, to teściowa, to teściowa. I powiedziała, że wie od ministra wieczorka, że do CZZ przyszły trzy wysokie klasy mikroskopy, być może nie będą tam potrzebne aż trzy. Porozmawiam z ministrem, powiedziała teściowa. Ja tam śpiewałam taki wywiad gazetowy niezwykły z Adrianną Gierkową. Myśmy taki balet uprawiały, właśnie to właśnie jeszcze jedna koleżanka Słowianka. I to był jak taki jakiś schizofreniczny sen, że one były trzy, nie wiem dlaczego, tak sobie wymyślił kompozytor Piotrek Walewski. Po moim powrocie do kraju zatelefonował do mnie dyrektor gabinetu ministra wieczorka, że jeden z mikroskopów przysyła do nas. Ludzie są zdenerwowani, wiele było złego w naszym życiu. Będzie to brzmiało fałszywie, wszak noszę nazwisko Gierek, a jestem bezpartyjna. Nie należę do żadnych związków zawodowych. Nigdy nie interesowałam się polityką jak moja teściowa. Jeżeli wykorzystywałam nazwisko, to tylko w interesie instytutu. Jeżeli zaopatrywałam się w sklepach nie dla wszystkich dostępnych, to załatwiałam sprawunki kolegom i koleżankom. Harry Radziszewski i Jasiu Sytnik, nasi scenografowie, utworzyli scenografię tam właśnie w stodole, składającą się praktycznie rzecz biorąc z samych czerwonych szturmówek. No, wyglądało to jak jakieś piekło czerwone. I wszystko byłoby mniej więcej na granicy ówczesnych możliwości pobłażania ze strony władz, gdyby nie to, że Jasiu Sytnik powiesił nad fortepianem na żyłce nylonowej srebrną klatkę na papugę, do której wpakował złote popiersie Lenina i zapalił świeczkę. I ten Lenin się tam dosyć swobodnie, a bezpretensjonalnie kręcił nad tym fortepianem. Później wiem, że za tego Lenina w klatce to Piotr miał straszne kłopoty. I jak wróciliśmy do Krakowa, i został wezwany do stosownego urzędu. Skandal był okropny. Zapytał mnie, nie pamiętam już kto, czy kierownik Wydziału Kultury, czy wicekonsul radziecki, który miał po polsku na tym był, bo to w ogóle okropne było. Co by było, gdyby na przykład jakiś kawałek w Moskwie, jakbyście zareagowali na to, włożył do klatki waszą Matkę Boską. Ja mówię, wiem, co by było. Po prostu Pan Bóg by piorunem zabił tego człowieka, co by to zrobił. Ja nie zapomnę, jak wszystkich się zatkało, tych cenzorów, tych wszystkich, że po tym skandalu. Nawet pamiętam, jakaś cenzorka przytknęła mi chyba głową, że chyba mam rację w sprawie Matki Boskiej naturalnej. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, oto pierwsza sensacja drugiej rewii pozjazdowej. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół śpiewa sentymentalną pieśń patriotyczną pod tytułem Bajka. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół. Jeszcze Państwo wytrzymują, to jeszcze będzie godzinę. Jan Kanty Baluśkiewicz i jego zespół. Znam bajkę jedną. Znasz bajkę jedną. Mam w pamięci od lat. Masz w pamięci od lat. Ta przecudna bajka. Ta przecudna bajka. Przepiękna jak kwiat. Przepiękna jak kwiat. I inne bledną. I inne bledną. Kiedy ja słucham ją. I kiedy ty słuchasz jej. Tyś moją bajką. Ona twą bajką. Tylko. Twą, 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 jutro twą. Przyjdziesz ja, ja. La, 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 la. Cichą nocą lub dniem. La, 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 la. Jak wczoraj bez słów. Twe usta podasz mi znów. Oj, podasz mi znów. Gdy patrzę na świat. Ty patrzysz na świat. Pełen fałszu i zdrad. Pełen fałszu i zdrad. Znika wszystko. A ty? Ekspres super opóźniony, super zaraz wracam. Super nie przyjmuję dzisiaj, super nie zawracaj pan. Wracam więc do domu szybko, jakiś liścik znowu. Serce mi z emocji bije, super, super ekspresowo. Proszę bardzo, list ekspresem był hen już przy mnie. Czytam pana podanie o mieszkanie w normalnym terminie.
każdą sobotę i właściwie każdy dzień poprzedni były tu tłumy ludzi, więc oczywiście było też mnóstwo nieznajomych i na pewno nie ulega wątpliwości, że było to mnóstwo tajniaków i ubeków i różnych takich ludzi, ale czarowi Piotra się nikt nie mógł oprzeć. Czy ja mogę z wami wypić? Czy pan jest Polakiem, czy pan jest oficerem? Bo jeżeli pan jest majorem, to proszę się zachowywać jak major. A jeżeli pan jest sierżant niedoskonały, a ja oglądałam ostatnio 07, każdy pracownik zna się na Chanelu, na Cardenie i tak dalej. Cóż, pani jest przemiła, bo pani przepiękne oczy, super dupę. Dobra, po prostu przyszliśmy się napić, pożartować z Piotrem. To bardzo proszę. Widać, za piękne oczy. Dobrze. Błagam, zapomniałem twoje imię. Nie na służbie. Potem ja sama znałam takiego, który się kompletnie wykoleił i przekabacił i mówił, ja mam wszystko notować, ja mam wszystko tego, ale ja was tak kocham, mówił. Nic nie powiem, mówcie mi śmiało wszystko, co wiecie. Nikt mu oczywiście niczego nie mówił. Także tu nie udało się żadnej prowadzić takiej jakiejś działalności restrykcyjnej, dlatego że wszystko działo się w kompletnym obłędzie, w jakiejś zupełnej demoralizacji. Witamy was serdecznie, witamy, no wytrzymajcie z nami. Jak nie słychać, to dobrze, tyle razy niezrozumiane mówiono w tej hali Wisły, więc my możemy. W tym milicja nas otacza, nie wypuścimy was do białego rana, dopóki wszystkie suki milicyjne nie zjadą tutaj pod nas. Bo wtedy... To było 25-lecie, 81 rok. Kluczowym jakby punktem programu tych obchodów miał być wielki kabareton. To była pierwsza chyba taka impreza, na którą zjechali artyści estradowi z całej Polski, którzy dla piwnicy zgodzili się tego wieczora wystąpić. No, zrobiła się to ogromna sensacja. Hala Wisły miała 2,5 tysiąca miejsc. Bilety się rozeszły mniej więcej 2 godziny. Proszę państwa, witamy gorąco i serdecznie na jubileuszu piwnicy. No i tak żeśmy kombinowali z małym, jeżeli byśmy wznosili toast, to za co byśmy wypili, powiedzcie? No, żeby Kraków zawsze był nasz. Mama. Nie, panikę sieje. Ja mam toast taki, że zdrowie wszystkich Polaków i do zobaczenia w okopach. Właśnie tak patrzymy na państwa, żeby sobie właśnie zapamiętać, jak wyglądacie w cywilu. Tak, bo trzeba powiedzieć, że właśnie witamy państwa serdecznie gorąco w Krakowie w ostatnich dniach wolności. Proszę państwa, mamy swoje wiadomości, wy macie swoje, ale tak konfrontujemy, jeżdżąc po Polsce i okazuje się, że wychodzi na nasze. Ty uważaj, z tyłu stoi. Wiem. Ja myślę, że nie. Nie, ja wiedziałem, że wiesz. Tak. Proszę państwa, no i trzeba powiedzieć, że tak od nowa, to chyba już wiecie, bo tutaj występowali koledzy. Chcieliśmy państwa poinformować, że trwa cichy proces oddzielania już indywidualistów od grupy. No, na polecenie przyjaciół. To jest po prostu wskazówki to są. Kraj rad radzi, no to trzeba powiedzieć sobie. No. Po prostu kraj rad nie rad. No. Ale... No w pewnym momencie tam zebrał się potworny tłum ludzi, którzy napierali na te drzwi. Tam byli ci porządkowi Wisły, ale widać było, że lada chwila ustąpią, bo te drzwi już się chwiały w zawiasach i widać było, że za chwilę je wywalą. W związku z czym ja w rozpaczy zadzwoniłem na milicję, żeby oni przysłali jakichś ludzi, którzy będą nas ochraniać. I oni przysłali jednostkę z OMO. Wtedy pierwszy raz widzieliśmy w tych hełmach z tymi bardzo długimi pałami. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiem, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. No teraz wszyscy refren, bo musimy pomóc naszej drogiej partii. Hurę, 2000 ludzi, jak 1 maja, jak 22 lipca, jak 3 maja, na procesji. Nie bać się, bo to jest piękna pieśń, romantyczna. Partia tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby zdążę noc rozpaczy, że jest okrutna i zła.
przyjechał pan Żabiński z Katowic na forum. Witam was wszystkich, szczególnie witam przedstawicieli Zjednoczenia Patriotycznego Psiepole, które siedzi tam w tym sektorze. Witam gorąco delegację Katowickiego Forum Partyjnego. Tłumacza delegacji proszę o przetłumaczenie powitań. Zawsze języki obce były naszą słabą stroną. Krótki kurs języków obcych. Co tu kolega mi przeszkadza? Branżowiec czy co? Do you speak English? Zapytano przewodniczącego polskiej delegacji partyjno-rządowej. Yes, I don't, odpowiedział. A jak pójdziemy troszeczkę bliżej? Parlez-vous français? Zapytał przewodniczący polskiej delegacji François Mitterranda. A jak pójdziemy jeszcze bardziej na południe? Quo vadis, domine? Zapytano przewodniczącego polskiej delegacji. Odpowiedział. A jak pójdziemy na północ od wiecznego miasta? Herr Schmidt, powiedział przewodniczący polskiej delegacji. Bitte, nie siadać, ausweis bitte. No, Schmidt. Schmidt miał akurat Schmidt przy sobie ausweis, wyciągnął, pokazał. Z tym, że okazało się, że ma składki od wojny nieopłacone. Słuchajcie, będzie tak już, że będziemy się mogli naprawdę przenosić tam i z powrotem. Tak teraz będzie. Będziemy już nawet jeździć bez dowodów. Będziemy już jeździli z samą pieczątką. Tak będziemy jeździli. Samą pieczątką. To nic, kochani, to nic, że nam Niemcy zamknęli granice. My zażądamy korytarza do Francji. I potem Piotr mi wiele lat jakby na mnie zrobił wyrzuty, że ja jestem pierwszym człowiekiem, który wezwał ZOMO przeciwko ludności cywilnej, co było nie do końca prawdą, bo ja nie myślałem, że to będzie ZOMO, ale tak się złożyło po prostu. Zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, wszelkiego rodzaju pochodów, wszelkiego rodzaju manifestacji, wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych. Zakazane zostało, zakazane zostało organizowanie i przeprowadzanie imprez artystycznych, imprez rozrywkowych, imprez sportowych, publiczne wykonanie utworów artystycznych. Zakazane zostało, zakazane zostało użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji, posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Zakazane zostało, zakazane zostało. Piotra stan wojenny został w Paryżu, jak wiadomo, i to była taka nasza ulga ogromna, że chwała Bogu, że przynajmniej jego tu nie ma, bo on by się zaraz naraził, by go tam spałowali, pobili. No i jest 10 wieczorem, czyli już po godzinie policyjnej, i nagle jest telefon od Piotra. Mówi, ja jestem na dworcu w Krakowie, podobno przyjechałem, właśnie jest tu jakiś stan wojenny, podobno nie wolno wychodzić, to co ja mam robić? Ja mówię, słuchaj, poczekaj tam, gdzie jesteś, zadzwoń do mnie za 15 minut, z automatu dzwoń. Zadzwoniłem do komendy miasta, do oficera dyżurnego. Powiedziałem, że jestem dyrektorem estrady, że tu przyjechał wybitny artysta z Paryża i nie może się dostać do domu. Co ja mam robić? A na co ten oficer bardzo przytomnie mówi, no proszę pana, ja nie wprowadzałem stanu wojennego, więc ja go nie będę odwoływał dla pana, ale niech się pan powoła na mnie. Nazywał się porucznik Ćwiąkała, pamiętam to do tej pory.
Nie, oczywiście kropli benzyny nie było, tramwaje nie chodziły, o taksówce to w ogóle można było zapomnieć. Był gęsty, duży śnieg, pamiętam, było bardzo zimno. No i lazłem przez z tego mojego domu do dworca, nie jest to tak daleko, jakieś pół godziny. Trzy razy mnie po drodze zatrzymywali, legitymowali, porozumiewali się przez radio z tym porucznikiem Ciąkałą. Wreszcie dolazłem do tego dworca, znalazłem Piotra i my idziemy przez ten zaśnieżony, cichy, puściuteńki Kraków. I oczywiście Piotr miał takie szczęście, ani jednego patrolu. Doszliśmy do nas do domu, a to mówi, co wy opowiadacie, jakaś godzina policyjna, wszystko jest przesadzone, nikt nas nie zatrzymał po drodze, nic takiego jak bzdury jakieś mi tu wmawiacie, że tu jest tak trudno chodzić po nocy. Być powołanym w każdym czasie do służby wojskowej na zarządzenie ministra obrony narodowej, uczestniczyć w nabożeństwach i obrzędach religijnych tylko w kaplicach i miejscach do tego przeznaczonych. Mieliśmy bardzo dużo przygód takich dziwnych w tym stanie wojennym. Ten kabaret taki bardzo zabawowy, gdzie właściwie każdy wyjazd na jakiś koncert to był bardzo pod znakiem zapytania, ponieważ nie wiadomo było, czy wszyscy dotrą, czy wszyscy się zbiorą i tak dalej. Kiedyś tu był straszny brak dyscypliny. Jakoś na szczęście się udawało wszystko. No i tenże kabaret zaczął występować w kościołach. Wtedy powstało masę fantastycznych pieśni, patriotycznych powiedziałbym, ale takie programy dość czarne. Mało było wygłupiania i humoru, ale miał niesłychany ładunek emocjonalny. Ja śpiewałam żałobne, to właśnie Czarną Sukienkę, Kolędę Warszawską, ten psalm w tłumaczeniu Miłosza, Kolędę Katyńską. Każe mi męczenie nie dobywać słowa, spłuc moim z gardła mego z niespokojnych snów i toczy się tak ziemia jak odcięta głowa, a nad nią słychać szelest żerujących słów. Nauczeni przyzywać Boga po imieniu, zapomnieli swego, gdy naszła ich śmierć. Wśród śnieżycy dreptają w niepewnym płomieniu betlejemskiej gwiazdy nadzianej na żerć. Śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna w lód zakuta i niesie się nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, którym oddech skasł. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, rzeka stoi w miejscu groźna w lód zakuta i niesie się biała wigilijna nuta przez doły ciała palne, w którym oddech stas. Pierwszy koncert zagraliśmy u Dominikanów w refektarzu, ściśle tajny, bo wiadomo, że zabronione zostało gromadzenie się publiczne, występy, teatry zamknięte, kabaret zamknięty. Zabij ten lęk, on się mrzy jak ćma w noc ciemną, on patrzy i rodzi to, czegoż maską nie pojmiesz. Zabij ten lęk, co się czaje przez twe włosy i sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk, on się mrzy jak ćma w noc ciemną, on patrzy i rodzi to, czego już maską nie pojmiesz. Zabij ten lęk, co się czai przez twe włosy i sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk.
Koncert był niebywały, bo takie emocje i taki tłum. Tłum się też znajdował ogromny na wewnętrznym korytarzu dominikanów. Były otwarte okna, ludzie stali jeden na drugim na ramionach. Na ojca Tomasza Ania Szałapa śpiewa pieśń Tetmajera Czemu kochanek mój tak smutny? No trudno, pozwolił na erotyzm, na politykę nie pozwolił. Zgaś świecę, gdyśmy razem, zbyt krótkie są noce. Przychodzę cię popieścić, czemu ci tak smutno? To anioł przemawia, to anioł. Piotrze, no wiesz, jeżeli stan wojenny potrwa jeszcze 2-3 lata, ty będziesz prezesem kółka różańcowego. Jak zwykle całuję swoją dłoń. Moi drodzy, od tego symbolicznego kochanka na bezsenne noce Pismo Święte. Po koncercie dostaliśmy wszyscy w prezencie Biblię na pamiątkę tego wieczoru. I dzwoni do mnie ojciec Tomasz, mówi, słuchaj, przyjdź koniecznie natychmiast, bo chcę ci podarować Biblię. Więc ja mówię, ojcze Tomaszu, ja już mam Biblię. On mówi, przyjdź, dostaniesz Biblię. Mówi do mnie jakimś takim szyfrem biblijnym. Ja się zorientowałam, że coś strasznie ważnego, że ja muszę natychmiast tam pobiec. Wpadam do ojców dominikanów i okazuje się, że Piotr musi natychmiast wyjechać z Krakowa, ponieważ jest na liście aresztowań. Piotra w domu nie ma. Biegnę na rynek, pytam wszystkich znajomych, czy ktoś nie widział Piotra, czy ktoś nie widział Piotra. Oczywiście, że do łóżka ściśle tajne. Piotr jest w niebezpieczeństwie, jak go zobaczycie koniecznie. Piotr musi wyjechać z Krakowa. No wielka akcja, całe miasto poruszone. Gdzieś tam w końcu ktoś wiedział, gdzie jest Piotr, gdzieś poszukiwania samochodem. W końcu Piotr dociera do nas do domu na ulicę Kątową. Trzeba Piotra wywieźć z miasta. O zmroku ktoś wpadł na pomysł, że ma miejsce rewelacyjne, gdzie Piotr może się ukryć. No nikt nie wiedział gdzie, jechaliśmy teraz w prawo, potem w lewo, potem gdzieś tam, ja tak się orientuję, że to gdzieś jakieś okolice Witkowic. No cała kawalkada towarzyszyła w odwożeniu Piotra w bezpieczne miejsce. No i pamiętam, że szliśmy do jakiegoś domu pod lasem, domek uroczy, przez ganek wchodziło się, pusty pokój wyłożony jabłkami jeszcze z zimy, pachniało cudownie. Bigos, no oczywiście tłum ludzi żegnał Piotra. Nocą wróciliśmy ściśle tajnie do Krakowa. W domu coś zostało, co Piotrowi było niezbędnie na wygnaniu potrzebne. Więc za dnia, po południu, próbowałam odnaleźć drogę do kryjówki Piotra. No i tak już mniej więcej wydawało mi się, że to jest ten dom pod lasem, ale nie byłam pewna. Zatrzymałam się, jakaś pani szła z grabiami z pola i pytałam się, przepraszam panią, czy pani się orientuje, gdzie mieszka taki pan Jacek, nie wiem jak się nazywa, z ciemną brodą, ma taki piękny dom pod lasem, czy to ten dom, czy on mówi, a to tam, gdzie się Piotr Krzynecki ukrywa, proszę paniusiu, nie, to u Bukowskiego tam, następny dom, więc wszyscy wiedzieli, nie tylko w Krakowie, ale i w tej dziwnej okolicy. Uwaga, 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 uwaga. Osoby, które nie wykonały polecenia w służbie czynnej wojskowej OC oraz w jednostkach zmilitaryzowanych ukarać karą od 2 lat pozbawienia wolności do kary śmierci włącznie. Przygody zawodowe moje z Piotrem, coś muszę posłużyć notatkami, polegały przede wszystkim na tym, że w marcu 1983 roku Piotr został obwiniony i uznany winnym tego, że 31 sierpnia 82 około godziny 18 w Krakowie w Rynku Głównym nie opuścił zbiegowiska publicznego pomimo wezwania uprawnionych do tego organów MO, czym dopuścił się wykroczenia z artykułu 50 Kodeksu Wykroczeń.
Postępowanie oparte było na zeznaniach milicjantów, a zwłaszcza na zeznaniu jednego milicjanta nazwiskiem Flaga, który zeznał tak. Piotr Skrzynecki w tłumie, w którym się znajdował, nie wznosił indywidualnych okrzyków. Przynajmniej ja nie słyszałem, mówi milicjant Flaga. Ale swoją postawą, opanowaniem i spokojem, jakby podtrzymywał na duchu demonstrujący tłum. Tak opisał świadek oskarżenia zachowanie Piotra, z czego Piotr bardzo był dumny. W pierwszej instancji został skazany na grzywnę w kwocie 10 tysięcy złotych. A potem na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 83 amnestii przebaczono i puszczono w niepamięć właśnie to wykroczenie. Zbyszek Rej skomponował do tego muzykę i to postanowienie było długie lata śpiewane w piwnicy. Kolegium rejonowe do spraw wykroczeń przy naczelniku dzielnicy Kraków w śródmieście. Pieczęć kolegium, numer rejestru, numer 3692 przez 82. 3692 przez 82. 3692 przez 82. 3692, aha, przez 82. 3692 dotyczy obywatela Piotr Skrzynecki, syn Mariana. Piotr Skrzynecki, syn Mariana. Piotr Skrzynecki, syn Mariana. Postanowienie, postanowienie, postanowienie. Kolegium w składzie magister Jan Kozioł przewodniczący, magister Jan Kozioł przewodniczący, członkowie Zbigniew Puczek, Irena Michalska, członkowie Zbigniew Puczek, Irena Michalska, działając na podstawie artykułu 50 ustawy z dnia 21 lipca o amnestii, postanowiła na posiedzeniu dnia 28 lipca 1983 przebaczyć i puścić w niepamięć, przebaczyć i puścić wykroczenie z artykułu 50. O to, że w rynku głównym nie opuścił zbiegowiska publicznego, pomimo wezwania uprawnionych organów, pomimo wezwania uprawnionych organów, pomimo wezwania uprawnionych organów. Emo, 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 emo. Popełniono 31 sierpnia 82 na niniejsze postanowienie przysługuje obwinionemu zażalenie do kolegium zażalenie wnosi się w terminie 7 dni, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni, w terminie 7 dni. Wniosłem zażalenia w terminie 7 dni.